Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie na wyjątkowym posiedzeniu czterech połączonych komisji senackich. Skład tak szeroki oraz symboliczne miejsce do odbywania posiedzeń komisji, czyli sala plenarna Senatu, świadczy o wadze problemu, którym będziemy się zajmować. Informuję, że otwieramy posiedzenie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, to robię w imieniu pana przewodniczącego Zygmunta Frankiewicza, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, to robię w imieniu pana przewodniczącego Aleksandra Pocieja i pani przewodniczącej Matyckiej, witam bardzo serdecznie, i Komisji Nadzwyczajnej do spraw klimatu, co czynię w imieniu pana przewodniczącego Stanisława Gawłowskiego. W porządku posiedzenia mamy informację prezesa Najwyższej Izby Kontroli o przeszkodach w wykonywaniu konstytucyjnych obowiązków w realizacji kontroli państwowej w Polsce wraz z informacją o przeprowadzonych kontrolach i informacją o postulatach, pewnych wnioskach prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który po diagnozie, dlaczego dzisiaj dochodzi do utrudnień kontroli, przedstawi pewne propozycje zmian na przyszłość, w tym ewentualnych zmian legislacyjnych. Szanowni Państwo, w tym miejscu chciałbym wyjątkowo ciepło i serdecznie przywitać gości, którzy uczestniczą i dotarli w połączonym posiedzeniu czterech komisji. Chciałbym Państwa poinformować, że mam wyjątkowy zaszczyt przywitać w gmachu polskiego parlamentu szefa Europejskiej Organizacji Izb Kontroli EUROSAI, który to podmiot grupuje ponad 50 organów kontroli państw europejskich. Witam prezesa Mirosława Kalę, witamy bardzo serdecznie. Mirosław Kala, pan prezes, jest osobą, która w organach, w instytucjach kontroli, w trybunałach obrachunkowych Europy cieszy się wyjątkowym autorytetem. Od ponad 10 lat jest prezesem Najwyższego Urzędu Kontroli Czech i od wielu lat kolejnej kadencji pełnił po kolei funkcję wiceprezesa EUROSAI-u. Cieszę się, Milo, że te obowiązki mogliśmy wykonywać wspólnie jako wiceszefowie EUROSAI-u. Dzisiaj prezes polskiego NIK-u jest wiceszefem EUROSAI-u i cieszę się także z tego względu, że jesteś tą osobą, która wśród organów i instytucji kontroli w Europie, z uwagi na swój autorytet, zaangażowanie, profesjonalizm, kieruje tą instytucją, ciesząc się powszechnym uznaniem i szacunkiem wśród szefów organów kontroli państw europejskich. Twoja obecność dzisiaj w gmachu budynku parlamentu jest wyjątkowa także w kontekście podkreślenia wagi i znaczenia tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Osobiście ci bardzo ciepło i serdecznie dziękuję, że znalazłeś czas, żeby w tej trudnej sytuacji dla polskiego NIK-u przyjechać do naszego kraju i na ten temat rozmawiać. Co zrobić, żeby polscy obywatele mieli prawo do informacji o niezależnych wynikach kontroli? Co zrobić, żeby w sytuacji, w której Kolegium NIK-u, najważniejszy organ tej instytucji, zatwierdzający plan kontroli, budżet, wystąpienia z kontroli instytucji na szczeblu centralnym, w tym ministerstw, mógł normalnie działać? Nie wszyscy wiedzą, Kolegium NIK-u jest obsadzane wspólną decyzją prezesa NIK-u i marszałek Sejmu. I dzisiaj to 19-osobowe ciało liczy niecałe 10 osób. Od września będzie liczyć 3 osoby, bo kolejnym osobom kończy się kadencja. Obecny prezes, pan prezes Marian Banaś, przedstawiał kandydatury osób, które z uwagi na swoją wiedzę, dorobek, doświadczenie, tytuły naukowe w obszarze nauk prawnych czy ekonomicznych, czy spośród wieloletnich pracowników NIK-u dawały pełną gwarancję rzetelnego wywiązywania się z obowiązków jako niezależnych członków kontroli, organu kontroli. Niestety, wszystkie te kandydatury zostały w praktyce odrzucone przez marszałek Sejmu, co napawa nas zasadniczym niepokojem, bo sytuacja, w której 19-osobowe Kolegium NIK-u będzie liczyć 3 osoby, jest sytuacją kuriozalną. I stanowisko marszałek Sejmu, które mówi, że 3 osoby stanowią kworum od 19 osób, uwłacza
inteligencji wszystkich tych, którzy tej sprawie się przyglądają, ale przede wszystkim stanowi atak na niezależny organ kontroli państwowej. Szanowni Państwo, te gorzkie opinie, niestety dzisiaj prezes za chwilę będzie o tym mówił, są poparte opinią, raportem z oceny dotyczącej zarzutów systematycznego ograniczania niezależności kontroli, przygotowanym przez organ niezależny, tak zwany CIRAM, to jest ciało, które w trudnych sytuacjach zagrożenia niezależności organów kontroli w poszczególnych państwach europejskich ma prawo do przeprowadzenia oceny sytuacji w danym kraju i przedstawienia swoich wniosków. Nie będę uprzedzał pana prezesa Mariana Banasia, sam o tym powie, mogę tylko powiedzieć, że ten raport to przygnębiająca lektura pokazująca, w jakim miejscu znajdujemy się w Polsce w roku 2023 i jakiej presji jest poddany niezależny organ kontroli państwowej w Polsce. W Polsce przyjęliśmy model kooperacji przy powoływaniu szefów i członków organów kolegialnych w przypadku Najwyższej Izby Kontroli. Ten model zaproponował świętej pamięci były prezes Najwyższej Izby Kontroli Lech Kaczyński. Jestem absolutnie przekonany, że nie wyobrażał sobie takiej sytuacji, że dożyjemy takich czasów, że model kooperacji, który wpisywał, że powołanie członka kolegium NIK-u to wspólna decyzja prezesa NIK-u i marszałka Sejmu, że powołanie dyrektora generalnego, NIK nie ma nawet dyrektora generalnego, bo kandydatury, które przedstawia prezes, nie znajdują uznania w oczach marszałka Sejmu. Dyrektor generalny nie ma znajdować politycznego uznania w oczach marszałka Sejmu. Dyrektor generalny to osoba, która wykonuje funkcje administracyjne, a nie polityczne. I sytuacja, w której prezes NIK-u instytucja jest poddana politycznemu naciskowi przy tych nominacjach, jest sytuacją absolutnie skandaliczną i niedopuszczalną. Dzisiaj o tych wszystkich bulwersujących sytuacjach będziemy rozmawiać, ale będziemy przede wszystkim rozmawiać o tym, co w tej konkretnej sytuacji zrobić, żeby taka sytuacja nie powtarzała się na przyszłość, żeby konstytucyjny organ kontroli państwowej, o którym polska ustawa zasadnicza mówi, że on kontroluje działalność organów administracji rządowej, jest naczelnym organem kontroli państwowej, działa na zasadach kolegialności, ale żeby działał na zasadach kolegialności, to kolegium musi być powołane. I że on ma nie tylko uprawnienie, on ma obowiązek badania z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności administrację rządową i jednostki mu podległe. Dzisiaj w praktyce, jeżeli ma nie uniemożliwione, to na pewno utrudnione wykonywanie swoich obowiązków. Witam pozostałych członków delegacji, witam prezesa Polskiej Najwyższej Izby Kontroli, prezesa Mariana Banasia, witam jego współpracowników, pana Michała Jędrzejczyka, Janusza Pawełczyka, Jarosława Melnarowicza, Katarzynę Łobos, Grzegorza Habera, panią Monikę Zych. Witam także w sposób szczególny tego, który ma wyjątkowy tytuł, żeby się wypowiadać w imieniu pracowników Najwyższej Izby Kontroli, czyli przewodniczącego Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników NIK, pana przewodniczącego Tomasza Kaczyńskiego. Powagę sali niech podkreśli także fakt, że jest z nami na sali przewodniczący zespołu doradców do spraw kontroli konstytucyjności prawa przy marszałku Sejmu, pan profesor Marek Chmaj, któremu dziękuję za obecność. Polski NIK oczywiście kontroluje także samorząd, więc symbolicznym jest, że na sali jest również przedstawiciel Związku Miast Polskich, pan Marek Wójcik. Przepraszam za ten przydługi wstęp ze swojej strony, ale to są pewne emocje, to są wspomnienia. To są wspomnienia związane z uznaniem i szacunkiem, jakim polski NIK zawsze cieszył się na arenie międzynarodowej jako profesjonalny, mający świetnych kontrolerów, dobrze zarządzany organ kontroli państwowej. Nie
możemy pozwolić na psucie tej instytucji, z której Polska przez lata mogła być dumna. Nie było przypadkiem, że polski NIK był audytorem Rady Europy, był audytorem wielu instytucji europejskich, realizował programy szkoleniowe dla organów kontroli państw chcących przystąpić do Unii Europejskiej, jak Ukraina, Gruzja, Albania. To jest dorobek, który nie pozwolimy zniszczyć politykom, którzy patrzą na NIK jako miejsce synekur politycznych i oddziaływania na niezależną kontrolę. I jak ta sytuacja dzisiaj wygląda, o tym najlepiej powiedzą ci, którzy bezpośrednio za instytucje odpowiadają i ci, którzy z boku, jako szefowie europejskich instytucji kontrolnych, tej sytuacji się przyglądają. Oddaję głos prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, panu Marianowi Banasiowi. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo. Zgodnie z artykułem 202 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej. Przepis ten określa nie tylko pozycję ustrojową NIK, ale także jej funkcję publiczną. NIK ma nie tylko prawo, ale i obowiązek dokonywać kontrolę państwową. Kontrolę, która ma zabezpieczyć fundusze publiczne przed marnotrawstwem. Niestety, ale nasila się proces ograniczania uprawnień NIK do kontrolowania, pozyskiwania i wydatkowania środków publicznych. Coraz więcej kontrolowanych podmiotów bezprawnie, ale i bezkarnie kwestionuje uprawnienia NIK. Ta praktyka dotyczy już nie tylko fundacji tworzonej przez spółki z udziałem Skarbu Państwa, ich spółek córek, ale także spółek z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Dotychczas do najbardziej jaskrawych przykładów utrudnienia działania NIK doszło m.in. w ramach kontroli dotyczącej realizacji działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym oraz wybranych wydatków spółek z udziałem Skarbu Państwa i fundacji tworzonych przez te spółki. W pierwszej z wymienionych kontroli dotyczącej poprawy bezpieczeństwa paliwowego w sektorze naftowym zarówno prezes zarządu, jak też członkowie zarządu spółki PKN Orlen, działając poprzez ustanowionych pełnomocników spółki, udaremnili przeprowadzenie czynności służbowych kontrolerom NIK, powodując, że przedmiotową kontrolą spółka ta ostatecznie w ogóle nie została objęta. Co więcej, Prokuratura Okręgowa w Warszawie odmówiła w tej sprawie wszczęcia dochodzenia. Informowałem już o tym połączone komisje senackie. Natomiast drugiej przywołanej kontroli dotyczącej wybranych wydatków spółek z udziałem Skarbu Państwa i fundacji tworzonej przez te spółki łącznie zostało złożonych aż 10 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Jedynie odnośnie zawiadomienia dotyczącego członków zarządu Energa SA postanowieniem prokuratora zostało wszczęte dochodzenie. Po kilku miesiącach zresztą niestety umorzone. Złożyliśmy w ostatnich blisko 200 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, a prokuratura na ich podstawie wszczęła zaledwie kilka postępowań. Jak się państwo słusznie domyślacie, akty oskarżenia jeszcze nie wpłynęły do właściwych sądów. Panie i panowie senatorowie, zgodnie z artykułem 202 ust. 2 Konstytucji Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi. Muszę przyznać, że współpraca z większością sejmową, a zwłaszcza z marszałek Sejmu, układa się niestety źle. Nie zostały rozpatrzone moje wnioski dotyczące powołania dyrektora generalnego NIK. Co więcej, od sierpnia 2019 roku do dnia dzisiejszego złożyłem do marszałka Sejmu aż 40 wniosków o powołanie nowych członków kolegium. Dzisiaj zasiada w nich tylko 7 osób, włącznie ze mną, a ma być ich aż 19. Należy pamiętać, że narusza to artykuł 202 ust. 3 Konstytucji, zgodnie z którym Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności. Wiele razy zwracałem się do marszałek Sejmu o udzielenie pomocy Najwyższej Izbie Kontroli, ale wsparcia takiego się nie doczekaliśmy. Panie i panowie senatorowie, niezależnie od powyższego,
Zwracam uwagę Państwa senatorom, że w dniu 18 czerwca 2023 roku zaprezentowany został raport IDI, niezależnego organu międzynarodowej organizacji zrzeszającej instytucje i urzędy kontrolne z całego świata INTOSAI, o systemowych ograniczeniach niezależności NIK dokonywanych przez najwyższe instytucje państwa polskiego. Zaznaczę, że raport został przesłany do marszałka oraz znajduje się na stronie Najwyższej Izby Kontroli. O zaprezentowanie przedmiotowego raportu poproszę radcę prezesa pana Grzegorza Habera. Bardzo proszę. Bardzo prosimy pana radcę. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, na podstawie dowodów i ustaleń zebranych w toku postępowania wykazano, że w stosunku do Najwyższej Izby Kontroli doszło do naruszenia 3 z 8 podstawowych zasad przyjętych w deklaracjach INTOSAI z Limy i Meksyku, zapewniających niezależność najwyższych organów kontroli. To jest zasady numer 2. Niezależność szefów NOK i członków instytucji kolegialnych najwyższych organów kontroli, w tym gwarancji kadencji i immunitetu. Zasady numer 3. Wystarczająco szerokiego mandatu i pełnej dowolności w wykonywaniu swoich funkcji. Zasady numer 4. Nieograniczonego dostępu do informacji w celu prawidłowego wykonywania obowiązków ustawowych. Zmaterializowało się także ryzyko nieprzestrzegania zasady numer 8. Autonomii finansowej i administracyjnej, zarządczej oraz dostępności odpowiednich zasobów ludzkich, materialnych i pieniężnych. W sposób szczególny zwracam uwagę Państwa senatorów na naruszenie zasady numer 2 w zakresie niepowoływania członków kolegium oraz dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli. Zaznaczę, że od sierpnia do dziś, to jest do 28 czerwca 2023 roku, prezes NIK Marian Banaś złożył do marszałka Sejmu aż 40 wniosków o powołanie nowych członków kolegium NIK. Powołanych zostało zaledwie 7. Ostatnie wnioski o powołanie w skład kolegium NIK 6 osób, pomimo że zostały złożone do pani marszałek 18 maja 2023, do dnia dzisiejszego nie zostały nawet skierowane na posiedzenie Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. Mimo obowiązku ustawowego odrzucano kandydatów gwarantujących niezależność, niezawisłość z wieloletnim doświadczeniem, o czym wspominał prezes Banaś. Mając na uwadze treść artykułu 22 ust. 1 ustawy o NIK, zgodnie z którym w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli wchodzą prezes Najwyższej Izby Kontroli jako przewodniczący, wiceprezesi i dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz 14 członków kolegium, a także fakt, że kadencja pozostających w składzie kolegium jego członków kończy się 6 września 2023, w przypadku dalszego niepowoływania przez panią marszałek kandydatów do kolegium w dniu 7 września bieżącego roku nie tylko dojdzie do paraliżu funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli i braku możliwości na przykład rozstrzygania zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych formułowanych przez członków Rady Ministrów, ale także naruszona zostanie zasada określona w artykule 202 ust. 3 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z którą Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności. W duchu naruszenia zasady numer 2 deklaracji INTOSAI z Limy i Meksyku należy również odczytywać skierowanie w dniu 8 lutego 2022 przez panią marszałek do Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wniosku o wyrażenie zgody na powołanie obecnego tutaj pana doktora Jarosława Melnarowicza na stanowisko dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli. Tu trzeba zauważyć, że w przeciwieństwie do kandydatów na wiceprezesów NIK, a także kandydatów na członków kolegium, o czym wspominał senator Kwiatkowski, kandydat na stanowisko dyrektora generalnego nie podlega zaopiniowaniu przez właściwą komisję. Zgodnie bowiem z artykułem 21 ust. 2 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, prezes Najwyższej Izby Kontroli za zgodą marszałka Sejmu powołuje i odwołuje dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli. Przepisy ustawy o NIK nie przewidują zatem w ogóle możliwości zaciągnięcia opinii Komisji do Spraw Kontroli Państwowej. A w przypadku powołania kandydata na stanowisko dyrektora generalnego to miało miejsce. Mając na względzie powyższe, stwierdzić należy, że już samo skierowanie przez panią marszałek Sejmu na Komisję do Spraw Kontroli Państwowej wskazanej kandydatury na stanowisko dyrektora generalnego, a następnie wyrażenie przez komisję negatywnej oceny nie tylko było sprzeczne z ustawą o NIK, ale także miało charakter celowego działania polegającego na utrudnianiu bieżącego zarządzania Najwyższą Izbą Kontroli, ponieważ
nie mając do dyspozycji dyrektora generalnego Najwyższej Izby Kontroli, który powinien sprawować bezpośredni nadzór nad 4 jednostkami organizacyjnymi NIK, czyli Biurem Informatyki, Biurem Gospodarczym, Biurem Organizacyjnym i Biurem Rachunkowości, to prezes NIK zmuszony jest sam ten nadzór sprawować. Dodam jeszcze tylko, że poza załączeniem raportu do posiedzenia dzisiejszych komisji, ten raport przynieśliśmy tutaj do Państwa, można wziąć sobie wydruk do ręki, przeczytać jest w języku polskim, wraz z załącznikami, do których lektury zachęcam, ponieważ jest to też poparte raportem Komisji Europejskiej w sprawie praworządności w Polsce, gdzie też jesteśmy opisani, jaka sytuacja jest akurat w Najwyższej Izbie Kontroli. W zeszłym tygodniu ten raport został także zaprezentowany przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli na zebraniu Komitetu Kontaktowego Prezesów Najwyższych Organów Kontroli Unii Europejskiej i trwają prace nad rezolucją w tej sprawie. Bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o kontynuację pana prezesa Banasia. Szanowny panie przewodniczący, szanowni panie i panowie senatorowie. Czy jest szansa na zatrzymanie postępującego ograniczenia niezależności Najwyższej Izby Kontroli oraz przywrócenia warunków funkcjonowania NIK, pozwalających na zachowanie jej niezależności zgodnie z konstytucyjnymi i międzynarodowymi standardami zapewniającymi niezależność Najwyższej Izby Kontroli? Jako prezes Najwyższej Izby Kontroli, ale także jako twórca i pomysłodawca nowoczesnej administracji skarbowej, to jest powodzeniem funkcjonującej od 1 marca 2016 roku Krajowej Administracji Skarbowej, która to formacja przyniosła do budżetu państwa dodatkowych ponad 300 miliardów złotych, bez których trudno byłoby obecnie realizować rządowe programy specjalne, w tym tak zwane 500+, czy 13. i 14. emeryturę. Odpowiadając na tak sformułowane pytanie, stwierdzam, że taka szansa istnieje. Warunkiem naprawy kontroli państwowej realizowanej przez NIK jest gruntowne znowelizowanie ustawy o NIK. Potrzeba takiej nowelizacji powinna zmierzać z jednej strony do zwiększenia skuteczności prowadzonych kontroli, zaś z drugiej definiować, a w zasadzie cywilizować, określone w artykule 202 ust. 2 w Konstytucji zasadę podległości NIK Sejmowi, a zwłaszcza sposób, w jaki jest ona pojmowana przez marszałek Sejmu. Odnosząc się do pierwszej kategorii, to jest poprawy skuteczności kontroli NIK, potrzeba zmian widoczna jest zwłaszcza w zakresie umożliwienia kontroli NIK wszystkich jednostek podmiotów organów administracji rządowej i samorządowej, NBP i państwowych osób prawnych w zakresie, w jakim wykorzystują one majątek lub środki państwowe lub komunalne, a także Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, funduszy inwestycyjnych, spółek, córek, spółek, wnuczek, Skarbu Państwa. Uprawnienia kontrolne NIK powinny sięgać tak daleko, jak obecne funkcjonowanie danego podmiotu jest i było związane lub miało swe źródło w środkach publicznych przekazanych przez państwo polskie. Umożliwienie NIK prowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz wypełnianie funkcji oskarżyciela, to jest rzecznika dyscypliny w stosunku do wszystkich kategorii naruszeń dyscypliny finansów publicznych. Umożliwienia NIK prawa wnoszenia do właściwego sądu aktu oskarżenia oraz jego popierania w sprawach o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego stwierdzonego w toku kontroli. Umożliwienie NIK wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych do wykonania czynności kontrolnych w zakresie i w celu realizacji ustawowych zadań NIK lub gdy jest to niezbędne do sprawnego i zgodnego z prawem wykonywania tych czynności. Niestosowania wobec NIK zakazu udzielania informacji o sposobie wykorzystania funduszu operacyjnego przez cywilne oraz wojskowe służby specjalne w zakresie, w jakim wykorzystany został majątek państwowy lub komunalny, a także wyeliminowania dotychczasowej praktyki pozostawienia szefom tych służb wyłącznej kompetencji do decydowania o tym, czy i jakie informacje niejawne funkcjonariusze tych służb mogą udostępnić Najwyższej Izby Kontroli. Umożliwienie NIK korzystania z przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową, jeżeli będzie to uzasadnione potrzebą przeprowadzenia postępowania kontrolnego. Natomiast w zakresie doprecyzowania zasady podległości NIK Sejmowi należy dążyć do wprowadzenia zmian polegających m.in. na
uelastycznienie i usprawnianiu zarządzania organizacją wewnętrzną NIK poprzez umożliwienie prezesowi NIK swobodnego kształtowania wewnętrznej struktury organizacyjnej, w tym powoływania i odwoływania wiceprezesów NIK, a także dyrektora generalnego NIK. Przestrzegania jej w odniesieniu do funkcjonowania NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej. Umożliwienie określeniu za pomocą statusu NIK nadawanego w drodze zarządzenia przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli szczegółowej organizacji wewnętrznej Najwyższej Izby Kontroli, w tym siedziby, delegatur i zakres ich właściwości terytorialnej oraz zasady udzielania przez prezesa Najwyższej Izby Kontroli upoważnień do załatwiania spraw i podejmowania decyzji w jego imieniu. Umożliwieniu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli określeniu w drodze zarządzania wymaganych kwalifikacji, zasad wynagradzania oraz tabeli stanowisk pracowników Najwyższej Izby Kontroli. Zaprzestaniu wywierania nacisku na NIK oraz jej kontrolerów poprzez uzależnienie przyjmowanie bądź odrzucanie corocznych sprawozdań z jej działalności wyłącznie od woli aktualnie będącej przy władzy partii politycznej. Umożliwienia kontrolerowi NIK przejścia na swój wniosek w stan spoczynku z zachowaniem prawa do uposażenia w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli przepracowała na stanowisku kontrolera nie mniej niż 25 lat, a 60 lat przez mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku kontrolera nie mniej niż 30 lat. Szanowni Państwo, nie sposób oczywiście w tych kilku słowach opisać wszystkie zmiany, których konsekwentne wprowadzenie do ustawy o NIK powinny przynajmniej w określonym zakresie zagwarantować, że Najwyższa Izba Kontroli jako naczelny organ kontroli państwowej powróci na należne jej miejsce w hierarchii podmiotu sprawujących kontrolę państwową. Niemniej wierzę, że ta krótka informacja dla Państwa senatorów będzie wystarczającym impulsem podjęcia się zadania mającego na celu przywrócenia warunków funkcjonowania Najwyższej Izby Kontroli, pozwalających na zachowanie jej niezależności zgodnie z konstytucyjnymi i międzynarodowymi standardami. Dziękuję Państwu za uwagę. Proszę Państwa, jesteśmy do dyspozycji. Jeśli będą jakieś szczegółowsze pytania, będziemy na nie odpowiadać. Jesteśmy tutaj z pracownikami, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie w tym zakresie, o którym mówimy, Najwyższej Izby Kontroli. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu prezesowi. Poproszę teraz pana prezesa Miroslava Kalę, jednocześnie prezydenta Europejskiej Organizacji Kontroli. Panią tłumacz poproszę, żeby usiadła z prawej strony, żeby był dobry kontakt wzrokowy do tłumaczenia z panem prezesem. Szanowni państwo, pozwólcie jedno zdanie wstępu. EUROSAI jako organizacja grupująca ponad 50 prezesów, szefów organów kontroli europejskich do tej pory podejmował misję interwencji w krajach, w których naruszano niezależność organów kontroli. W imieniu EUROSAI-u jako wiceprezes tej organizacji sam jeździłem z taką misją na przykład do Gruzji. Jeździliśmy też z takimi misjami do krajów bałkańskich. Jest mi przykro i smutno, że dzisiaj to Polska jest przedmiotem kontroli w zakresie nieuprawnionego nacisku ze strony władz, zarówno na poziomie władzy wykonawczej, spółek Skarbu Państwa, które uniemożliwiają kontrolę, jak i nierealizowaniu swoich konstytucyjnych obowiązków ze strony marszałka Sejmu w zakresie uzupełniania składu kolegialnych ciał Najwyższej Izby Kontroli. Mam głęboką nadzieję i przekonanie, że ta sytuacja wkrótce się skończy. Sytuacja, w której organ kontroli, konstytucyjnie umocowany, nie może wykonywać swoich obowiązków, jest niedopuszczalna w żadnym demokratycznym państwie świata, o czym także stanowi deklaracja z Limy, deklaracja Organizacji Narodów Zjednoczonych, dotycząca niezależności organów kontroli. I dzisiaj ten głos, który jest wyjątkowo ważny na tej sali, szefa Europejskiej Organizacji Izb Kontroli, pan prezes Miroslav Kala. Vážený pane předsedo. Tam trzeba wcisnąć. Proszę którąś z pań, żeby podeszła. Tak. Takže ještě jednou, vážený pane předsedo,
Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dámy a pánové. Szanowny panie prezesie, szanowny panie marszałku, szanowne panie senatorki, dobrze po polsku, i szanowni panowie senatorowie. Je pro mne především velkou ctí, že zde můžu dnes být s vámi a velice děkuji za příležitost promluvit před tímto váženým shromážděním. A chtěl bych ocenit z celého srdce vaši otevřenost a ochotu diskutovat o takto důležitých otázkách týkajících se našeho společného cíle, to je nezávislosti a autonomie nejvyšších kontrolních institucí. Je dla mě olbrzymým zaszczytem, že mogę dzisiaj s państwem i oczywiście za to bardzo serdecznie dziękuję, że dzisiaj mogę do państwa przemówić, że mogę zabrać głos na tak ważnym i szanownym zgromadzeniu. Z całego serca dziękuję za otwartość i chęć dyskutowania o ważnych sprawach dotyczących naszego wspólnego celu, czyli niezależności i autonomii najwyższych instytucji kontroli. Ale úplně na úvod mi dovolte předat vám pozdravy našich spoluobčanů z Česka, toho, že si velmi vážíme našich nadstandardních vztahů a že máme skvělou spolupráci v různé ekonomické, společenské, kulturní, sportovní a dalších odvětvích. Na początku pozwólcie państwo, że przekażę wam wszystkim i wszystkim Polakom serdeczne pozdrowienia od mieszkańców Republiki Czeskiej, ponieważ nas łączą ponadstandardowe stosunki. I ten jakby ponadstandardowy stosunek dotyczy wszystkich dziedzin. Dotyczy ekonomiki, gospodarki, dotyczy sportu, dotyczy kultury, dotyczy oświaty i dotyczyć powinien kontroli. A prawie u tej kontroli chcę ocenić współpracę s nejvyšší izbou kontroly Polské republiky, která je nemyslitelnou součástí mezinárodní spolupráce v rámci Eurosai, organizace, které od dubna roku 2021 hrdě, pokorně, s úctou předsedám. I mówiąc o tej współpracy kontrolnej, chcę bardzo serdecznie pocenić i bardzo wysoko ocenić współpracę z Najwyższą Izbą Kontroli Rzeczpospolitej Polskiej. I chcę, która NIK z Polski zawsze był członkiem, był częścią wszelkiej rodziny europejskiej, wielkiej rodziny europejskiej, czyli wszystkich organizacji europejskich. Ja wiem, że od kwietnia 2022 roku na czele Izby Kontroli stoi obecny pan prezes i jemu również pragnę podziękować za wspaniałą współpracę i wspaniałą działalność, jaką pan prezes prowadzi. Najwyższa Izba Kontroli vede několik velmi významných mezinárodních projektů, například pracovní skupinu pro životní prostředí, dále v rámci řídící rady má na starosti celý strategický cíl 2, který posiluje institucionální kapacitu nejvyšších kontrolních institucí, dále spolehlivě reprezentuje zájmy Eurosai v Intosai, to je ohromná práce, kterou odvádíte, a také nesmím zapomenout, že pan prezident Marian Banaš je druhým viceprezidentem Eurosai a je pro mě velmi významnou, osobně pro mě velmi významnou oporou v řízení organizace. Mohl bych samozřejmě pokračovat dál a dál. Więc Najwyższa Izba Kontroli prowadzi kilka bardzo znaczących międzynarodowych projektów w tej chwili. Na przykład jest to grupa robocza do spraw środowiska, która jest dla naszej kontroli niezwykle, niezwykle korzystna i bardzo nam pomaga. Następnie w ramach Rady Zarządzającej Eurosaju NIK opiekuje się strategicznym celem numer 2, czyli wzmacnia instytucjonalne możliwości najwyższych kontrolnych instytucji Eurosai. Najwyższa Izba Kontroli również bardzo, bardzo dobrze reprezentuje interesy Eurosaju i Intosaju. I nie wolno mi zapomnieć, że pan prezes Banaś, jako jest drugim teraz wiceprezydentem Eurosaju, jest dla mnie bardzo ważną i bardzo istotną pod wsparciem w moich działaniach, oraz nie tylko w moich, ale przy zarządzaniu i prowadzeniu, kierowaniu całej organizacji. Mógłbym wyliczać tej współpracy, jeszcze przykładów tej współpracy, jeszcze wiele. A teď
to povinné, co auditor vždycky musí říci, podmínky, za jakých tu vystupuji. Takže já samozřejmě zde nejsem proto, abych zasahoval do vašich vnitřních záležitostí. Nejsem tu ani jako žalobce, ani jako soudce. A teraz powiem dwa słowa o tym, dlaczego tutaj stoję przed Państwem. Nie chcę mówić o warunkach, nie chcę wtrącać się czy ingerować w sprawy wewnętrzne. Nie przyjechałem ani jako oskarżyciel, ani jako obrońca. Jsem tu proto, abych osvětlil některá klíčová témata. Tím úplně prvním je mechanismus CIRAM. Przyjechałem po to, żeby naświetlić pewne tematy. Głównym tematem jest tak zwany mechanizm CIRAM. Druhá věc, o které chci zmínit, je nezávislost nejvyšších kontrolních institucí. Więc drugą rzeczą najważniejszą jest niezależność najwyższych instytucji kontroli. Důležitost auditu pro demokratický stát a v neposlední řadě způsob prezentace spolehlivých kontrolních výsledků parlamentu, vládě a veřejnosti. Na kolejné miejsce zajmuje audit. Jak ważny jest audyt dla państwa demokratycznego, a nie ostatnim miejscu jest również prezentowanie dobrze przeprowadzonych wyników kontrolnych i wniosków pokontrolnych przed parlamentem, rządem i obywatelami każdego państwa. Zacznę tym pierwszym, mechanizmus CIRAM, coś je nástroj tak zwanego rychlego prosazování nezávislosti najwyższych kontrolnych instytucji. Więc ten mechanizm, o którym wspomniałem na początku, mechanizm CIRAM, to jest mechanizm, którego celem jest propagowanie i podnoszenie świadomości na temat zagrożenia i naruszania niezależności najwyższych urzędów kontroli. Jak również jest taki mechanizm, który pośredniczy we wspieraniu tych instytucji, który stawia czoła naruszaniu ich niezawisłości. A nyní na úrovni Eurosai, ale o úroveň výš, na úrovni Intosai, tak zvaná rozvojová iniciativa Intosai, ve zkratce IDI, která prosazuje a zvyšuje povědomí o ohrožení a porušování nezávislosti našich institucí. Jest taka instytucja jeszcze wyższa, czyli Intosai, IDI, która jakby mówi do podświadomości, chodzi o zwiększenie świadomości znaczenia działalności i tego, co robią instytucje kontroli i jakby świadomości, że nie wolno naruszać niezależności tych instytucji. Ta instytucja powinna być niezależna od wszystkich. Otázka nezávislosti je samozřejmě důležitá i pro ten mechanismus. To znamená, my chceme, aby ten mechanismus byl skutečně profesionální, nezávislý a sloužil k tomu, že umožní jednat mezi stranami, nalézat řešení se všemi zainteresovanými osobami a subjekty. My chcemy, żeby ten mechanizm, sam mechanizm był również niezależny i musi być niezależny, ponieważ jest to bardzo pożyteczny i bardzo znaczący instrument, który umożliwia nam obronę niezależności najwyższych instytucji kontrolnych, pozwala nam na rozmawianie, negocjowanie i znajdywanie rozwiązań ze wszystkimi osobami i podmiotami zainteresowanymi. W przypadku, że kontrolna instytucja se domniewa, że ich niezależność jest, nebo może być ohrożona, eksperti na prawo z IDI na základě požadavku najwyższego zástupce najwyższej kontrolnej instytucji spustí mechanizmus a zjišťují, zda nebyly poruszeny základní pravidla a hodnoty Limské a Mexické deklarace Intosai. Więc jeżeli instytucja kontroli w jakimkolwiek naszym państwie czuje, czy widzi, czy odczuwa, że jest jego niezależność
jej niezależność naruszona, ma prawo się zwrócić i skorzystać z IDA, zwrócić się po wykorzystanie tego instrumentu w celu zbadania sprawy, w celu powrócenia do niezależności instytucji, w celu uświadomienia osobom niewiedzącym tego, że instytucja kontroli jest instytucją niezawisłą, samodzielną, niezależną. A my se samozřejmě snažíme posílit i tu proaktivní nebo složku preventivní, to znamená, chceme poskytovat ještě předtím, než se ty problémy tak prohloubí, že už musí nastoupit ten mechanismus, tak chceme posilovat tu preventivní složku, ale o tom teď hovořit nebudu. Więc my jeszcze przed zastosowaniem tego instrumentu mamy prawo zastosować tak zwane zapobiegawcze elementy. To są takie urządzenia, które jakby prowadzą, może uda się dzięki tym zapobiegawczym, prewencyjnym narzędziom, uda się załatwić sprawę. Dopiero potem to włączamy. Jeżeli to nie pomoże, dopiero potem włączamy ten SIRAM, ten mechanizm. Otázka významu auditu pro demokratický stát by se dala odbít tak, že je to banální věc a že nemá smysl o ní příliš diskutovat. Sprawa niezależności instytucji kontroli w państwie demokratycznym wydaje się tak banalna, że w zasadzie dyskutować o tym nie ma większej potrzeby. Ale pan wicemarszałek zmienił nieco z historii, społecznej historii Czech a Polska. Pan marszałek Kamiński wspomniał na naszej rozmowie o wspólnej historii, o pewnych elementach czy wydarzeniach wspólnych z naszej historii polsko-czeskiej. Tak ja skusim położyć retoryczną otázku, jestli wite, gdy właśnie wznikli te najwyższe kontrolne instytucje. Ja zadam Państwu takie retoryczne pytanie. Czy Państwo wiecie, kiedy powstały instytucje kontroli w naszych państwach? A vlastně jedna z úplně prvních vznikla za vlády Marie Terezie, která s Polskem nebo tehdy s Německem, nechci to příliš specifikovat, tak která prohrála Slezsko a prohrála je přesto, že všichni generálové ji ubezpečovali, že na válku jsou připraveni a že mají ty nejlepší zbraně a dostatek mužstva a dostatečně vycvičené. No, pierwsza takie wydarzenie było z czasów Marii Terezy, która oskarżyła Prusy o Śląsk, ale ona przegrała tę sprawę, dlatego że ona uwierzyła swoim dowódcom, swoim generałom, że oni są doskonale uzbrojeni, że są przygotowani do wojny, że nie ma się po prostu czego go bać. A tehdy vlastně vznikla ta myšlenka, že musí ten vládce, což dnes je teda lid a potom reprezentovaný parlamentem a případně vládou, takže vlastně musí dostávat nezávislou informaci, jinak by vždycky dostával informaci, všechno funguje, všechno máme v pořádku a nic nestojí hodně peněz. I dlatego povstala potřeba, by jakýž orgán nezáležný informował każdego władcę, czy osobę panującą, czy władzę o stanie prawdziwym państwa. Nie żeby słuchać generałów, którzy twierdzą, że jest tak, a nie jest tak. Że ta informacja niezależna, suwerenna jest najbardziej potrzebna. No a to nás přivádí k té myšlence, jaké je postavení těch, kteří nesou ty špatné zprávy. A samozřejmě, kdybychom v těch 250 letech dlouhé historie se dívali na osudy různých představitelů těch kontrolních institucí, tak bychom věděli, že to nutně generuje spoustu konfliktů, že samozřejmě není ta vláda spokojená s tím hodnocením, že samozřejmě narůstaly a narůstají dále útoky na důvěryhodnost, integritu nejvyšších kontrolních institucí. Więc gdybyśmy tak ocenili, czy wrócili do tego, na ile rządzący jakby biorą pod uwagę wyniki wszelkich kontroli, czy biorą sobie to do serca i rzeczywiście naprawiają sytuację. Ponieważ gdybyśmy przeanalizowali sytuację, jaka była za ostatnich 250 lat, to możemy dojść do wniosku, że ignorowanie czegoś, czy niedocenianie czegoś prowadzi do wielkich nieszczęść i lepiej słuchać tych,
którzy nam chcą pomóc, a gorzej jest, kiedy się ich nie słucha i ignoruje. To nie prowadzi do żadnych rozwiązań pozytywnych, żadnych rozwiązań, które byłyby pomyślne dla danego władcy i dla danego kraju. A wierzcie mi, że świat bez tej kontroli, świat bez toho zrcadla, które nam nastavuje ten obraz, tak nebude lepší. A to je to podstatné z toho pochopení Marie Terezie a války o Slezsku. Świat nie będzie lepszy, jeżeli nie będziemy słuchać właśnie, czy nie będziemy brać pod uwagę kontroli. Jeżeli sobie staniemy przed lustrem, lustro nam nie powie, jaka jest prawda. My musimy szukać tej prawdy u kogoś niezależnego. I tu jest przykład właśnie Marii Terezy, która nie słuchała rad innych, a słuchała generałów, tych, którzy jej się podlizywali. I skończyło się tak, jak się skończyło. Vážené senátorky, vážení senátoři, já jsem přesvědčen o tom, že audit je klíčovým nástrojem pro zajištění transparentnosti, účinnosti a efektivity veřejné správy. Szanowne panie senatorki, szanowni panowie senatorowie, ja jestem przekonany, że audyt jest takim kluczowym instrumentem dla zabezpieczenia transparentności, skuteczności, efektywności administracji publicznej. A jest mi smutno posłuchać, że wasz urząd ma potíže v personálním obsazení, že má potíže ve financování, že má potíže v některých dalších věcech. I ogarnia mnie smutek, kiedy słyszę, że Państwa Urząd, Najwyższa Izba Kontroli ma problemy z obsadą z personalną, z mianowaniem nowych członków kolegiów, że ma problemy i z pieniędzmi, z wynagradzaniem tych osób. To budzi we mnie niestety bardzo smutne uczucia. A ta zpráva, kterou tady máte, tak hovoří velmi suchým a naprosto profesionálním jazykem o porušení minimálně tří principů, jež tvoří vlastně ten základ existence těchto institucí. A raport, o který tu byl vzpomňány, takým bardzo suchým, obojętnym językiem mówi o naruszaniu trzech zasad. Zasad, które są najistotniejsze dla funkcjonowania niezależnego izby. Já vím, že když se třeba pokazí manželství, tak se těžko hledá, že je chyba na jedné straně nebo jenom na jedné straně. Znaczy ja wiem, jak dochodzi do rozpadu małżeństwa, czy do jakiegoś takiego początku rozpadu, że się szuka winy na jednej czy po drugiej stronie. Nie, to tak nie da się. Ale ci, co se zabývají pořád tím, kdo to vlastně zavinil a kde to začalo, tak to nespraví. Ti se neposunou dál. Ale ci, którzy będą sobie zadawać pytanie, dlaczego tak się stało, kto był winny, oni tego nie rozwiążą w ten sposób, bo zadawanie ciągle pytań nie prowadzi do wielu celów. Tak jako je svoboda slova, tak jako jsou pojmy, jako je spravedlnost, tak jako jsou pojmy, které jsou velmi významné pro náš život jako lidí, tak je velmi významné mít nejvyšší kontrolní instituci, která bude dobře fungovat a která bude mít schopnost popisovat ty věci, které jsou v nepořádku a které je potřeba změnit. Tak jak pojęcie z wolność słowa, tak jak inne pojęcia, które stały się jakby dla nas taką rzeczą zupełnie naturalną, w których żyjemy, które nam nie przeszkadzają, to trzeba, każde społeczeństwo musi wiedzieć i musi sobie to uświadomić, że mając niezależną instytucję kontroli, która pokazuje błędy, pokazuje nieprawidłowości, ona to robi po to, żeby te rzeczy naprawić. To jest po to, żeby sytuację polepszyć, poprawić i wyleczyć. A když už jsem zmínil to zrcadlo, tak když jsem se ráno podíval do zrcadla, tak jsem nebyl moc spokojený s tím, co jsem viděl, ale mohl jsem to zrcadlo rozbít.
Ale pak bych se druhý den už neuměl ani učesat, takže by mi to nepomohlo. No więc wracając do tego zwierciadła, o którym wspomniałem, dzisiaj rano też popatrzyłem na siebie w lustrze i tak nie byłem zbytnio zadowolony ze swojego wyglądu. Miałem nawet ochotę to lustro rozbić, ale jeżeli go rozbiję, to już nie będę miał się w czym przeglądać. I to by był błąd. Takže já vám chci říct, že mám Polsko rád. Chci Państwu powiedzieć, že já kocham Polskę. A v řadě našich kontrolních závěrů dáváme Polsko jako příklad. V šeregu vnioskách pokontrolných u nás my vyměňáme Polskę jako příklad i rozwiązania. Každý v České republice ví, že jsme napsali, že u nás se připravuje kilometr dálnice 15 roků a u vás 5 roků. Myśmy napisali w naszych wnioskach pokontrolnych i to wszyscy Czesi wiedzą, że budowa autostrady u nas trwa 15 lat, a w Polsce 5 lat. Myśmy napisali, że europejskie dotacje jste využili lépe, než jak je využila Česká republika. Pisaliśmy również o tym, że wszystkie pieniądze pochodzące z dotacji europejskiej potraficie lepiej wykorzystać, czy wykorzystaliście lepiej niż my. A zase na drugą stronę wiem, że wy dáváte v některých oblastech za příklad nás. A to je dobře. A vím, že v šeregách případkov vy vyměňáte Čechy jako příklad. Povolujete se na české příklady. I tak povinno být. Prosím, zvládněte to, je to důležité. Trzymám kciuky, dajte sobě s tím rady, dlatego, že to je naprawdę bardzo ważna rzecz, kterou se tutaj zajmujeme. Szanowni Państwo, dziękujemy za ten głos nie tylko szefa Eurosaju, ale wielkiego przyjaciela Polski. Milo, bardzo Ci serdecznie dziękujemy. W tym miejscu chciałbym przywitać i cieszymy się, że z nami są na sali także przedstawiciele Sejmu, pana posła Dariusza Wieczorka, członka Sejmowej Komisji Energii i Aktywów Państwowych. A niestety kiedyś nie było to w ogóle do pomyślenia, ale dzisiaj mamy takie sytuacje, że są aktywa państwowe jak spółka Orlen, które wyrzucają, nie wpuszczają, uniemożliwiają przeprowadzenie kontroli przez kontrolerów kontroli państwowej. Dziękujemy panu prezesowi Kali za tą piękną też dygresję historyczną. My oczywiście pamiętamy, że Maria Teresa Habsburg jako cesarzowa po pierwszym zaborze Polski, o czym mówimy ze smutkiem, bo rządziła do 1780 roku, także niestety była tą, która za polską Galicję odpowiadała, ale my się do innych historycznych korzeni w sposób szczególny odwołujemy. Odwołujemy się do dekretu naczelnika państwa polskiego, Józefa Piłsudskiego, który ustanowił niezależny organ kontroli 9 lutego 1919 roku. Stulecie właśnie Polski NIK obchodził i mówię o tym nie przypadkiem, bo pewien standard funkcjonowania organów kontroli, ustawa o polskim NIK-u jest wzorem dla wielu organów kontroli na świecie. Są organy kontroli na świecie, które literalnie przepisywały polską ustawę o NIK-u, żeby budować swój niezależny organ kontroli w oparciu o polskie doświadczenia. I bardzo źle by było, gdybyśmy ten ogromny dorobek zaprzepaścili, pamiętając także o tym, że to już jest pewien standard międzynarodowy. Deklaracja z Limy z 1977 roku została przyjęta i odwołano się do niej w rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ-u jako kluczowy dokument określający niezależność organów kontroli na świecie. I my w tej deklaracji z Limy wprost czytamy, że niezależność członków i urzędników najwyższych organów kontroli jest nierozerwalnie związana z niezależnością jej członków, a przez członków rozumie się osoby, które podejmują decyzje w imieniu najwyższych organów kontroli i odpowiadają za te decyzje przed stroną trzecią, a więc członków ciał kolegialnych lub szefa najwyższego organu kontroli, jeżeli jego kierownictwo tego organu kontroli jest powierzone jednej osobie. Że ta niezależność powinna być zagwarantowana w Konstytucji, a w szczególności dotyczyć
procedur odwołania z urzędu, niezależności, ograniczania niezależności członków. I że działalność zawodowa pracowników NIK-u, organów kontroli, musi być wolna od wpływu podmiotów kontrolowanych i nie może od nich zależeć. Ja mówię o tym ze smutkiem, bo w historii stuletniej NIK-u nie było wcześniej sytuacji, gdzie jeden z wiceprezesów NIK-u, były poseł PiS-u, kontrolerzy skarżyli się na to formalnie, zostało w tej sprawie złożone także zawiadomienie do prokuratury, że wpływał na dokumenty kontrolne celem usunięcia zapisów o nieprawidłowościach w działalności organów kontrolowanych. Przypominam także, że ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli w artykule 13 mówi, że prezes NIK-u kieruje Najwyższą Izbą Kontroli. W artykule 22 mówi, że marszałek Sejmu na wniosek prezesa NIK-u po zasięgnięciu opinii właściwej komisji sejmowej powołuje na członków kolegium. Nie może powołać, tylko powołuje. I oczywiście przypominam artykuł 98 ustawy o NIK-u, który mówi, że kto osobie uprawnionej do kontroli, czyli kontrolerowi państwowemu, nie przedstawia dokumentów, materiałów, nie informuje lub niezgodnie z prawdą informuje, czyli w praktyce utrudnia lub uniemożliwia przeprowadzenie czynności kontrolnych, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia do lat 3. Szanowni Państwo, najlepiej o tych uwarunkowaniach prawnych, konstytucyjnych, jak jest umocowany w polskim porządku prawnym konstytucyjny Naczelny Organ Kontroli Państwowej, powie przewodniczący Zespołu Doradców do Spraw Kontroli Konstytucyjności Prawa przy Marszałku Sejmu, pan profesor Marek Chmaj, którego proszę o zabranie głosu. Marszałka Senatu oczywiście. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, mam ze sobą egzemplarz konstytucji. Nie tyle, że jej nie znam, bo konstytucja jest mi znana, ale stała się w ostatnich latach szczególnie droga. Droga nie tylko prawnikom, politykom, ale też zwykłym obywatelom. Dzisiaj mieliśmy do czynienia z dramatycznym apelem, jaki wygłosił prezes Naczelnego Organu Kontroli Państwowej. Prezes, znany państwowiec, osoba, która uzyskała szczególną legitymację do kierowania swoją instytucją. Został wybrany przez Sejm za zgodą Senatu na 6-letnią kadencję, a konstytucja zawiera dla niego gwarancję niezależności. Prezes Izby prosił nas dzisiaj w zasadzie o pomoc. Dochodzimy do sytuacji kuriozalnej, szanowni państwo. Z jednej strony mamy trójpodział władz. Mamy gwarancje konstytucyjne, które tworzą Naczelny Organ Kontroli Państwowej, organ, który ma weryfikować przede wszystkim pozyskiwanie i wydatkowanie środków publicznych. Pamiętajmy, że Konstytucja w artykule 1 wskazuje, że Rzeczpospolita jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i nad tym dobrem wspólnym ma także czuwać Najwyższa Izba Kontroli. Pamiętajmy, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa, jak to gwarantuje artykuł 7 Konstytucji, tworząc, kreując zasadę legalizmu. I pamiętajmy, że zgodnie z artykułem 82, my wszyscy, obywatele Rzeczpospolitej Polskiej, mamy obowiązek troski o dobro wspólne. Prezes Marian Banaś zwrócił się dzisiaj do nas z prośbą, z apelem o pomoc, chociaż tak naprawdę nie powinien tej pomocy potrzebować. Przepisy prawa, gwarancje konstytucyjne powinny umożliwiać Najwyższej Izbie Kontroli sprawne działanie. Tymczasem okazuje się, że upolityczniona prokuratura nie podejmuje postępowań, odmawia ich wszczęcia. Okazuje się, że marszałek Sejmu, organ
obowiązany do współdziałania z prezesem NIK nie tylko nie powołuje członków kolegium, nie tylko nie powołuje dyrektora generalnego, ale również nie odpowiada na prośby o wsparcie w sytuacji, kiedy NIK nie może realizować swoich uprawnień kontrolnych. Pan prezes wskazał nam dzisiaj na najbardziej rażące sytuacje. Próba kontroli PKN Orlen, w zasadzie spółki, w której Skarb Państwa ma niemalże 50% akcji. Ta próba nie tylko się nie powiodła, ale, o czym prezes nie wspomniał, doszło nawet do zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez kontrolerów Izby. To jest kompletne oderwanie się od ustrojowych zasad, jakimi Izba ma się kierować. To kontrolerzy mają udowadniać, że mają uprawnienia kontrolne, a nie organ kontrolowany udostępniać kontrolerom wszystkie informacje. Mieliśmy też do czynienia z kontrolą Funduszu Sprawiedliwości, gdzie okazuje się, iż środki, które mają być kierowane na pomoc ofiarom przestępstw, są roztrwaniane, są wydatkowane na zupełnie inne cele, w tym także na cele polityczne. To wszystko także łączy się z próbą kontroli fundacji zasilanej przez spółki Skarbu Państwa. Tu również ani fundacje, ani datki ze spółek Skarbu Państwa nie mogły być kontrolowane, o czym prezes Marian Banaś wspomniał. To wszystko skłania nas do smutnej konstatacji. W sytuacji, kiedy zasada praworządności jest naruszana, kiedy niezależność NIK-u jest podważana, kiedy status prezesa w różny sposób jest negowany, dotychczasowe środki prawne okazały się dalece niewystarczające. Te gwarancje, na podstawie których funkcjonował NIK jeszcze za prezesury pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, dzisiaj są zupełnie marne. Stąd należy z dużym uznaniem przyjąć inicjatywę gruntownej nowelizacji ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. A może nawet warto pomyśleć o uchwaleniu zupełnie nowej ustawy, która systemowo i całościowo zastąpiłaby ustawę, która już pochodzi sprzed niemalże 30 lat. Ta ustawa winna być uchwalona już na początku nowej kadencji Sejmu po to, żeby Najwyższa Izba Kontroli mogła realizować swoje ustrojowe zadanie, weryfikację wydatkowania, pozyskiwania środków publicznych. I na koniec przypomnę tylko, czym kończy się ograniczanie ustrojowej roli NIK-u. Tylko dwa razy w naszej historii NIK był podporządkowany Radzie Ministrów. Raz w latach 50., kiedy realizowano plan sześcioletni, i drugi raz w latach 70., 1976-1980. Pozbawienie Najwyższej Izby Kontroli, jej niezależności, zawsze łączyło się z kryzysem gospodarczym, z kryzysem politycznym i koniecznością spłacania długów publicznych przez długie lata. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi także za tą analizę prawną i wskazanie ewentualnie tych kierunków, które będą stanowić odpowiedź legislacyjną do obecnych wyzwań. Szanowni państwo, rozpoczynamy w tym miejscu dyskusję. Jako pierwszy zapisał się pan przewodniczący Stanisław Gawłowski. Panie przewodniczący, wysokie komisje, panie prezesie, panowie prezesi, szanowni państwo. Rzeczywiście to dramatyczny obraz paraliżu pracy Najwyższej Izby Kontroli. Dzisiaj Polska znalazła się w bardzo szczególnym miejscu, bo oto instrumenty, które w państwie konstytucyjnym, państwie demokratycznym są po
stronie obywateli. Te instrumenty są niszczone przez obóz rządzący. Bo nie dalej jak dzisiaj rano usłyszeliśmy o apelu redaktorów naczelnych niezależnych mediów. Otóż te media miały odwagę pisać i informować o aferach, które dotyczą obozu rządzącego. Wiąże świadomie to z działalnością Najwyższej Izby Kontroli, bo przecież rolą dziennikarzy jest patrzenie w ogóle władzy, również parlamentarzystom na ręce, ale rolą instytucji konstytucyjnej, taką jaką jest NIK, jest po prostu kontrola w każdym wymiarze rzeczy, które dotyczą funkcjonowania administracji publicznej, zarówno tej rządowej na poziomie premiera, ministrów, administracji centralnej, jak i samorządowej. Z tego obrazu, który przedstawił pan prezes, wyłania się dość dramatyczne zjawisko, bo to zjawisko prowadzi do tego, że NIK ma być w zasadzie ograniczony w swojej działalności, właściwie sparaliżowany. Do tego to tak naprawdę dzisiaj, jak rozumiem, chce doprowadzić pani marszałek Witek i większość sejmowa. Bo jaki jest cel w braku powoływaniu członków kolegium NIK-u? No, tylko i wyłącznie jeden. Kontrole mogą się odbyć, ale opinia publiczna, Sejm, Senat, Polacy nie usłyszą informacji tak naprawdę, co tam jest zawarte, bo kolegium tej kontroli nie zatwierdzi. Jaki jest cel w ograniczeniu finansowania NIK-u? No prosty. Będzie mniej kontroli, zwyczajnie. Wreszcie, jaki jest cel w próbie zablokowania powołania dyrektora generalnego? To tak naprawdę pierwszy urzędnik, człowiek, który musi dbać o to, żeby administracja zwyczajnie funkcjonowała. No przecież też jest jasna odpowiedź. No o to chodzi, żeby administracja nie funkcjonowała, żeby administracja wewnątrz NIK-u, żeby urzędnicy nie mogli prowadzić działalności. Obraz jest jednoznacznie negatywny, smutny, bo jeżeli nie będzie NIK mógł prowadzić działalności, Najwyższa Izba Kontroli nie będzie mogła prowadzić działalności, to tak naprawdę zostaniemy tylko w gronie kontroli parlamentarnych, które siłą rzeczy będą bardzo ograniczone i parlamentarzyści nie mają tak dużej wiedzy merytorycznej i fachowej. I ewentualnie śledztw dziennikarskich przy tej całej presji, jakie dzisiaj w Polsce jest nakładana na niezależnych dziennikarzy. Obraz dramatyczny, ale siłą rzeczy trudno też nie zadać kilku pytań. Pozwolę sobie je skierować i skorzystam zarówno z obecności pana prezesa Banasia, jak i pana profesora Chmaja. I w pierwszej kolejności jednak do pana profesora Chmaja, bo tak jak zrozumiałem wypowiedzianie, jestem prawnikiem, to marszałek Sejmu nie ma wyboru, musi powołać. Jeżeli nie powołuje, to znaczy, że łamie prawo. Jakie konsekwencje? Zakładam, że nie dzisiaj, bo przecież wszyscy też wiemy, że prokuratura i żadna inna instytucja nie podejmie w tej sprawie żadnych działań. Nauczyliśmy się już z tym żyć, choć nie akceptujemy tego. I mamy świadomość, że w najbliższym czasie osoby, które prowadzą tego typu aktywności, będą musiały za swoją działalność odpowiedzieć. Więc chciałbym wiedzieć, jaka jest odpowiedzialność pani marszałek Witek, która de facto jednoosobowo w dużej części prowadzi do paraliżu Najwyższej Izby Kontroli. I kolejne pytanie już do pana prezesa Banasia. Pierwsze, może nie o kontroli budżetu państwa, bo choć ta informacja ostatnio przybiła się w sposób szczególny, że po raz pierwszy w historii najnowszej Rzeczypospolitej Najwyższa Izba Kontroli wydała opinię negatywną dla kontroli. Jakby pan prezes jednak w dwóch słowach powiedział,
Większość wie, ale warto przypomnieć również w kontekście tegoż paraliżu, który marszałek chce wykonać, jakie były najważniejsze wyniki tej kontroli. I po drugie, fuzja. Ja nie ukrywam, że z mojego punktu widzenia jest to jeden chyba z największych, a na pewno największy skandal, który wymaga wyjaśnienia w Polsce. Fuzja Orlenu i Lotosu. Drobna korekta, panie profesorze. Po połączeniu Skarb Państwa miał tam ponad 50%. Ja nie wiem, dlaczego minister aktywów państwowych, rząd zdecydował o obniżeniu tych 50 kilku procent do poniżej 50%. Przeniesiono część, kilka procent akcji do jednego z banków, a dalej chyba upłynniono tę akcję. Więc jakby pan prezes chciał dokonać takiej własnej oceny, czy to powoduje, że to ogranicza jeszcze bardziej możliwość kontroli NIK w tym zakresie poniżej 50%, czy nie? To po pierwsze. Po drugie, czytaliśmy wszyscy informacje o próbach kontroli inspektorów NIK bezpośrednio w Orlenie i informacja o tym, że nie zostali wpuszczeni do środka, ale jednak Najwyższa Izba Kontroli ma też inne możliwości, na przykład zapraszania przedstawicieli zarządu spółki Orlen do siebie i zwyczajnie, no, nie wiem, czy to się nazywa przesłuchanie, chyba przesłuchanie, czy tego typu czynności się odbyły w stosunku do pana Obajtka bądź też innych członków zarządu. Jeżeli tak, to z jakim efektem, czy się stawił, czy składał wyjaśnienia. Jeżeli składał, to w jakim zakresie. I wreszcie sprawa kolejna. My jesteśmy w zasadzie już w trakcie kampanii wyborczej. To wszyscy widzimy. Nie możemy też tego nie zauważać. Wszyscy też widzimy ogromne zaangażowanie spółek Skarbu Państwa w ten proces kampanii wyborczej. Słyszę się, widzę reklamy promocyjne finansowane na przykład przez Orlen, ale też przez inne spółki Skarbu Państwa, PGO w ostatnich dniach. Kłamliwe zresztą reklamy. Chciałbym zapytać również o tego typu ocenę, bo jeżeli pojawia się informacja, na przykład pierwsza z rzędu, informacja dotycząca budowy SMR-ów, billboardy, reklamy, spoty w telewizji, czyli małych reaktorów jądrowych, że oto Orlen już zaczyna budować. Kłopot tylko polega na tym, że ani jeden tego typu reaktor na świecie nie jest jeszcze wybudowany, funkcjonujący prawdziwie od A do Z. To jak należy nazwać tego typu aktywność? Do czego to ma prowadzić? Z czym to jest związane? A jednocześnie w pozostałych sprawach wydaje się, że w wymiarze energetycznym w Polsce znajdujemy się w bardzo kryzysowej sytuacji. Dziękuję bardzo. Ja zaraz oddam głos panu prezesowi. Pan prezes może te pytania też podzielić na siebie i częściowo współpracowników, ale może poprosimy chronologicznie na początku pana profesora Chmaja odpowiedź na odpowiedzialność pani marszałek Witek. Po pytaniach pani senator Jazłowiecka jest pierwsza. Bardzo proszę pani senator. Przepraszam bardzo, ale ja chciałam tylko uzupełniające pytanie do pana profesora, uzupełniające wobec pytania pana senatora Gawłowskiego, który zabrał mi moje podstawowe pytanie. Otóż panie profesorze, chciałam zapytać, czy możemy jakieś podjąć kroki, które mogłyby zmienić sytuację, jaka w tej chwili, jaką ma NIK? Czy jakieś są możliwości, czy my tutaj w Senacie, czy poprzez jakieś inne instytucje? Dziękuję. Panie profesorze. Tak, panie przewodniczący, szanowni państwo. Odpowiadając na pytanie pierwsze. W zasadzie marszałek Sejmu na wniosek prezesa Najwyższej Izby Kontroli powołuje członków Kolegium NIK. Oczywiście to opiniuje komisja właściwa w Sejmie, czyli Komisja Kontroli Państwowej. Dobra praktyka i odpowiedzialność urzędnicza powinna wskazywać, iż jest to obowiązkiem marszałka Sejmu. Jeżeli marszałek Sejmu nie powołuje członków Kolegium NIK i w zasadzie uniemożliwia funkcjonowanie
NIK-u na zasadzie kolegialności, co jest zasadą konstytucyjną, mogłaby tu być brana pod uwagę odpowiedzialność konstytucyjna, jednakże marszałek Sejmu konstytucyjnie za to nie odpowiada. Może jedynie odpowiadać za niedopełnienie obowiązków, czyli na podstawie artykułu 233 Kodeksu Karnego, ale do postawienia zarzutów należałoby uchylić marszałkowi Sejmu immunitet. Odpowiadając na drugie pytanie pani senator Jazłowieckiej, muszę powiedzieć, że mamy nieco związane ręce pod koniec kadencji parlamentu. W zasadzie rozwiązanie problemów prezesa NIK-u to przywrócenie niezależności Izby. Niezależność tą gwarantuje zarówno Sejm, marszałek Sejmu, jak i też niezależna prokuratura, która podejmuje odpowiednie postępowania. Zatem przywrócenie niezależności działalności Izby to przede wszystkim zmiana polityczna, no a także dokonanie nowelizacji właściwej ustawy. Oczywiście Senat może przygotować nowelizację ustawy, biorąc pod uwagę to, iż do tej nowelizacji czy do uchwalenia zupełnie nowej ustawy warto będzie powrócić tuż po tegorocznych wyborach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pani senator chce jeszcze coś uzupełnić, czy oddaję głos panu prezesowi Banasiowi i współpracownikom? Panie przewodniczący, szanowni senatorowie, senatorki, proszę państwa, nawiązując do pierwszego pytania odnośnie kontroli budżetowej, to powiem w ten sposób. No niestety po raz kolejny, to już trzeci rok z kolei, mamy coraz mniej przejrzyste i mniej transparentne wykonanie budżetu. Głównie chodzi o zadłużenie się państwa i to w środkach, które nie są pokazywane w budżecie, są wyprowadzone poza budżet, ale w postaci obligacji, które są wypuszczane przez PFR i Bank Gospodarstwa Krajowego. Czyli de facto są to pożyczki, które będą spłacać powiedzmy nasze dzieci, a być może wnuki. I na koniec 2022 roku tych środków poza budżetem było 302 miliardy, przy czym ważna rzecz, trzeba powiedzieć sobie jasno, że środki te nie podlegają regułom ustawy o finansach publicznych, a więc tutaj obowiązuje pełna uznaniowość co do przydziału tych środków. Również nie ma kontroli parlamentu. Oczywiście jako całość tego zadłużenia jest pokazywana, ale w metodologii to Unii Europejskiej. Natomiast tutaj przy okazji naszej metodologii te środki nie są pokazywane. Proszę państwa, jakie to rodzi konsekwencje? Ja tylko tutaj przypomnę, w jaki sposób były przydzielane środki związane dla przedsiębiorców w czasie COVID-19. Otóż wpłynęło prawie 20 tysięcy różnych wniosków o pomoc. Zespół, który został powołany, rozpatrywał te wnioski w czasie od 2 do 10-12 sekund. Więc, a wnioski liczyły po parę stron, a nawet kilkanaście. Więc rzeczą niemożliwą jest, aby po prostu w sposób taki racjonalny i rzetelny rozpatrzyć te środki i przydzielić je w sposób tak, jak należy. Dodatkowo trzeba powiedzieć sobie, że gdyby te środki były dzielone przez na przykład urzędy skarbowe, to bylibyśmy zwolnieni z kosztów. Same koszty, licząc w całości obsługi, to według szacunków wyniosą około 12,5 miliarda złotych. Więc oprócz tego, że mamy do czynienia właśnie z pełną uznaniowością, to mamy dodatkowe jeszcze koszty, które obciążają budżet, a to ma również przeniesienie na niestety stopę inflacyjną, czyli płacimy de facto wszyscy obywatele przy takim gospodarowaniu w postaci podatku inflacyjnego, który tutaj przez ten okres właśnie pandemii i ostatnie lata został wyszacowany na kwotę 150 miliardów, czyli de facto każdy z nas dołożył powiedzmy do tej polityki swoją złotówkę. To tyle w tej sprawie. Oczywiście myśmy nie dali tutaj oceny ani pozytywnej, ani negatywnej. Myśmy zastosowali ocenę trzecią, czyli opisową. Oczywiście oceniając negatywnie ten fragment, o którym przed chwileczką powiedziałem, jeśli chodzi o właśnie zadłużenia
wyprowadzenie tych środków poza budżet. Kolejna rzecz to, czy myśmy przesłuchiwali pana prezesa Obajtka. Oczywiście nie zostaliśmy wpuszczeni do spółki Skarbu Państwa S.A., jak państwo wiecie. Złożyliśmy stosowne zawiadomienie, które prokuratura postanowienie umorzyła. No i oczywiście zostały wszczęte postępowania wobec naszych kontrolerów 12. Byli przesłuchiwani. Natomiast myśmy prowadzili oprócz tego jeszcze kontrolę przy okazji tej kontroli dotyczącej paliw w Ministerstwie Aktywów Państwowych. I tam przy tej okazji myśmy przesłuchali, to znaczy nasi kontrolerzy, bo ja oczywiście nie prowadzę kontroli w tej chwili, i złożył tam stosowne, dosyć długie zeznania, które przyjęli nasi kontrolerzy. To tyle w tej sprawie. I jeśli chodzi, proszę państwa, o aktywność billboardową, no to oczywiście wszyscy wiemy, że ma to miejsce. Kwoty tu są wcale nie małe, bo idą w miliardy. Natomiast dopóki my nie wejdziemy na kontrolę i po prostu nasi kontrolerzy nie szczegółowo nie zbadają tej sprawy, komu, na jakiej zasadzie przyznawane są te środki, czy kwestia sponsoringowa, no to w tej sprawie nie możemy udzielić tutaj żadnych szczegółowych informacji, dopóki ta kontrola nie będzie miała miejsca. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, teraz w kolejności zapisania się pani przewodnicząca Matecka, pani senator Jolanta Hibner. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana prezesa, bo wiem, że kontrolowany był również przez państwa izbę Fundusz Medyczny i z tych analizy tego raportu wynika, że są wyraźne rekomendacje, aby ten Fundusz Medyczny w tym kształcie, w jakim funkcjonuje, bo nawet trudno nazwać, że funkcjonuje, zlikwidować po prostu, po to, aby rzeczywiście przysłużył się celom, do których został utworzony, czyli poprawy dostępności do leczenia osób chorych na nowotwory i choroby rzadkie, w szczególności dzieci do 18 roku życia. My na Komisji Zdrowia bardzo często poruszamy ten temat Funduszu Medycznego i bacznie śledzimy, w jaki sposób realizowane są poszczególne zadania w tych czterech subfunduszach i też mamy negatywną ocenę działania tego funduszu i przekazywania bądź nieprzekazywania rzeczywiście środków, które są pilnie, bardzo pilnie potrzebne na ratowanie zdrowia i życia chorób osób chorych na nowotwory, mając na uwadze okoliczności, w jakich ten fundusz został utworzony w 2020 roku. Czy wyrażacie państwo swoje stanowisko w sposób jasny i zdecydowany, że w tej formie, tym kształcie ten fundusz nie może dalej funkcjonować, że lepiej byłoby go zlikwidować i przeznaczyć te środki do Narodowego Funduszu Zdrowia? Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, panie prezesie lub osoba wyznaczona. To proszę też o przedstawianie się, bo mamy protokół z posiedzenia komisji. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Jędrzejczyk Michał, radca prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Oczywiście nie mam przed sobą wystąpienia pokontrolnego, ale rzeczywiście w kontroli budżetowej tegorocznej doszliśmy do takich wniosków, jeżeli chodzi o fundusz medyczny, który zawiera w sobie również 4 subfundusze, można powiedzieć. I z uwagi na to, że przede wszystkim sposób wydatkowania tych środków publicznych był na bardzo małym procencie, można powiedzieć, doszliśmy do takich wniosków, że tak naprawdę jego funkcjonowanie w takiej formule, w jakiej ona tak naprawdę w tym momencie jest nieuzasadniona. W związku z powyższym rzeczywiście tutaj do takich wniosków doszliśmy. Ja zaznaczę, że rzeczywiście fundusz był powołany po to, żeby przy tych niestandardowych terapiach lekowych można było ewentualnie wykorzystywać te dodatkowe środki publiczne, ale na skutek właśnie tego, że fundusz rozdysponowuje te środki na poziomie kilku procent, no nie spełnia swojej roli, która była zakładana. Dlatego też taka jest nasza konkluzja. Oczywiście to, czy te środki powinny być przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia, to jest jakby zupełnie inny temat na ten moment. My tylko wskazaliśmy bezpośrednio, że no, fundusz medyczny w takiej formule się po prostu nie sprawdził. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Teraz w kolejności osób zapisanych. Pani senator Jolanta Hibner, pani senator Magdalena Kochan. Bardzo proszę. Hibner online.
Tak, witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, informację, którą dzisiaj dostaliśmy z Najwyższej Izby Kontroli, dla mnie jest druzgocąca. Ja uważam, że nie można pozwalać na to, żeby osoby, które mają uprawnienia i mają obowiązek do wykonywania swoich czynności, żeby lekceważyły nas wszystkich, Polaków też. Wszystkich Polaków. Dlatego ja przepraszam, ale stawiam taki wniosek, żebyśmy jako Senat podjęli uchwałę wzywającą panią marszałek do podjęcia działań zgodnie z umocowaniem prawnym, po to, żeby pani marszałek wiedziała o tym, że my się nie godzimy jako Polacy na to, żeby nas lekceważyć. I ja uważam, że nie ma co czekać na koniec, na kampanię, na koniec naszego działania. Tylko w tej chwili to jest czas, w którym już powinniśmy te działania podjąć, po tych informacjach, które dzisiaj uzyskaliśmy. Dodatkowo uważam, że Senat powinien podjąć inicjatywę dotyczącą są nowych regulacji prawnych, które by umożliwiały znacznie sprawniejsza możliwość wyboru członków wszystkich na poziomach wszystkich członków do Najwyższej Izby Kontroli, żeby nie było blokady, żeby nie było sytuacji takiej, że jakiś polityk będący we władaniu przez krótki czas pozwala sobie na blokowaniu jakiejkolwiek instytucji, która ma prawomocne działanie kontrolne. Na to nie możemy wyrażać zgody i dlatego ja proszę o to, żebyśmy podjęli inicjatywy, a jednocześnie podjęli uchwałę wzywającą panią marszałek do wykonywania swoich obowiązków. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pani senator ma jakiś tekst, czy na razie jest to wniosek z upoważnieniem, na pewno w praktyce prezydium. Ja bardzo proszę, jeżeli mogę upoważnić przewodniczących komisji do jak najszybszego działania, tak żeby ten wniosek, żeby ta uchwała stanęła już na tym posiedzeniu Senatu, wzywającą do pracy, a nie do tego, żeby nie przestrzegać prawa w myśl tego, że mnie się więcej należy niż innym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Spróbujemy jeszcze przed zakończeniem połączonych czterech komisji zaproponować jakieś stanowisko czterech połączonych komisji. Teraz oddaję głos pani senator Magdalenie Koch. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja popieram wniosek mojej przedmówczyni, pani senator Hübner, ale powiem także, że dramatyczny jest fakt, że musimy z takim wnioskiem w ogóle występować. To jest niebywałe w historii Polski od 1989 roku, żeby jedna izba nawoływała szefa drugiej, marszałka, do przestrzegania prawa. Ale dzisiaj nie jest to, przepraszam, pierwszy tego rodzaju przypadek, kiedy upominanie się o przestrzeganie prawa stało się normą w naszym kraju. To jest przerażające, to jest najbardziej dramatyczne. Ludzie na ulicach krzyczą konstytucja, przypominając, że ona została przyjęta większością głosów w referendum. Ludzie mówią wprost, praworządność jest czymś, na czym nam bardziej zależy niż nawet na pieniądzach z Unii Europejskiej. Bo jeśli pozwolicie nam rządzić w naszym kraju zgodnie z zasadami demokratycznego państwa prawa, to my sobie poradzimy ze wszystkim, bo będziemy pewni, że w razie sporów czy czegokolwiek prawomocny sąd oceni nie tylko mnie, obywatela, ale także władzę. Ja chciałam zadać panu prezesowi Banasiowi dla mnie bardzo istotne pytanie, bo to, że łamane jest prawo przez dziś rządzących, wie każdy Polak, każdy. A jeśli uważa, że nie, to moim zdaniem udaje, że tego problemu nie widzi. Dlaczego uniemożliwiana jest prawdziwa praca Najwyższej Izby Kontroli w Polsce? Co powoduje, że te prace rządzący chcą wstrzymać? Jaki jest cel w
wstrzymywania, a właściwie uniemożliwiania informowania społeczeństwa o wynikach waszych kontroli. Bo to, że rząd chce wiedzieć kraj miodem, mlekiem płynącym pod oczywiście dzisiaj światłym przywództwem, tu mam kłopot, którego z dziś rządzących, ale zostawiam sobie ten problem. To wszyscy widzimy, ale czemu ma to służyć? Pan zna to środowisko polityczne. To środowisko polityczne pana postawiło w tym miejscu, w którym pan dzisiaj jest. Podziwiam, że pan chce walczyć o praworządność w Polsce, ale proszę mi powiedzieć, czemu ma to wszystko służyć? Zmiany ustroju, prowadzenia Polski, wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, wprowadzenia nas do którego kraju kultury i obyczaju politycznego? Pana zdaniem, panie prezesie. Dziękuję. Panie prezesie. Pani senator, no, myślę, że tutaj odpowiedź nasuwa się sama na bazie tego, co tu zostało powiedziane. No, jeżeli my naprawdę w sposób obiektywny i profesjonalny podchodzimy do naszych obowiązków, które wynikają z Konstytucji i z ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, że my się zajmujemy przede wszystkim sprawdzaniem wydatkowania środków publicznych i stoimy na ich straży, i później te ustalenia no, wskazują na poważne nieprawidłowości, wręcz czasem patologii, jak to miało miejsce w przypadku Ostrołęki, gdzie zmarnowano praktycznie 1,5 miliarda złotych. Nie mówiąc o pozostałych, tych przykładów jest więcej. Państwo je znacie, bo te raporty są stale publikowane. Tak? Tu po prostu my wypełniamy tylko i wyłącznie swoją rolę, która wynika z Konstytucji. Naszym zadaniem i główną misją jest przede wszystkim poprzez nasze kontrole, jak już wielokrotnie powtarzałem, wpływanie na ulepszanie funkcjonowania instytucji organów państwowych i samorządowych. Jeżeli ktoś po prostu tego nie rozumie albo nie chce wyciągać z tego wniosków odpowiednich, że trzeba naprawiać sytuację, a nie ukrywać i po prostu, no, żeby opinia publiczna o tym nie wiedziała, bo to chyba tylko tak to można tłumaczyć, no to ja innego powodu, innego tutaj związku nie widzę, jak tylko ten, żeby właśnie no, ktoś kierował Izbą, kto w sposób obiektywny i pewnie w pełni oddany państwu tych zadań nie będzie wykonywał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani senator Joanna Skła. Bardzo dziękuję. Chciałabym zapytać pana prezesa Banasia o sytuacje, w których pracownicy NIK-u zostają stawiani w sytuacji oskarżonych. Wspomniane jest to tutaj w raporcie. Dziękuję bardzo. To może oddam głos tutaj radcy prezesa. Janusz Pawelczyk, radca prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jednocześnie dyrektor delegatury Najwyższej Izby w Białymstoku. Szanowni Państwo, ja w kilku słowach. Oczywiście to jest wydarzenie pierwsze w historii, gdzie kontrolerzy, którzy otrzymali od właściwych przełożonych upoważnienia do kontroli, oparte oczywiście na aktach prawa funkcjonującego, spotkali się z ripostą, mianowicie taką, że na podstawie opinii powstałej w prywatnych kancelariach Orlen, konkretnie zarząd, konkretnie prezes, składa zawiadomienie do prokuratury, w którym wskazuje na podejrzenie popełnienia przestępstwa przez kontrolerów. I oczywiście kontrolerzy w tej sytuacji, prokuratura podejmuje bardzo rychłe czynności, wzywa kontrolerów na przesłuchania, w trakcie których dopytuje oczywiście o podstawę takiej kontroli, sygnalizując możliwość przekroczenia uprawnień. Bardzo niepokojąca sytuacja. W naszej ocenie ma ona mieć charakter mrożący. I oczywiście w rozmowach z kontrolerami wyczuwa się niepokój, bo kontrolerzy zastanawiają się, czy w kolejne kontrole, których będą rozpoczynali, nie skończą się również z zawiadomieniami. To jest oczywiście stres, bo kontroler, który wykonuje swoją pracę zgodnie z literą prawa, jest wzywany i traktowany jako potencjalny sprawca przestępstwa. Efekt mrożący to po pierwsze i po drugie oczywiście naruszające standardy, o których tu dzisiaj wszyscy mówimy.
Chciałem tylko podkreślić, że decyzją pana prezesa Mariana Banasia wszyscy kontrolerzy zostali objęci ochroną prawną czy opieką. No to oczywiście nas zmusza też do absorbowania czasowego. Ci kontrolerzy muszą się pojawić w konkretnym miejscu. To jest czasami kilka godzin, kilkanaście dojechać. Ale jak mówię, bezpieczeństwo prawne w tym zakresie z polecenia pana Mariana Banasia jest, pana prezesa jest realizowane. Niemniej jednak chciałem tylko zwrócić uwagę na inne zdarzenia, które dotyczą również czynności kontrolnych, gdzie kontrolerzy są wzywani do organów ścigania, czy to prokuratury, czy służb specjalnych. Ja tylko dodam jeden przykład. W jednej ze spraw kontrolerzy wzywani byli do jednej ze służb specjalnych do Lublina. Jeździli do Lublina z kilku miast oddalonych kilkaset kilometrów. Na pytanie, dlaczego nie skorzystano z pomocy prawnej, bo taka też funkcjonuje możliwość, otrzymano odpowiedź, że takie jest polecenie. To jest oczywiście koszty, czas i też oczywiście stres. Także nie jest to jednostkowy przypadek. Tych przypadków jest coraz więcej. I dochodzi też do sytuacji, tu pan prezes wspomniał przed momentem, informując państwa o potencjalnych zmianach legislacyjnych, to proszę państwa, kontrola służb specjalnych. Otóż spotykamy się z sytuacjami, gdzie kontrolerzy słyszą, to ma oczywiście formę czasami żartobliwą, że aktualnie dokumentacja dotycząca konkretnego kontrolera spoczywa na biurku agenta służb specjalnych, który zajmuje się procedurą dopuszczenia agenta do informacji niejawnych. I oto sytuację mamy, szanowni państwo, taką, że kontrolerzy, słysząc takie słowa, siedząc w konkretnej jednostce służby specjalnej, zastanawiają się, czy nie będzie tak, że za moment służba specjalna może oczywiście wydać negatywną opinię i nie wydać dopuszczenia do informacji niejawnych. Stąd postulat pana prezesa Najwyższej Izby Kontroli, aby w takiej sytuacji to prezes udzielał tego rodzaju certyfikatów, oczywiście po zasięgnięciu informacji w służbach, aby ten certyfikat wydany był zgodnie i z literą prawa, ale też z wiedzą. Na dzień dzisiejszy mamy takie sytuacje. Zdarzają się również i takie, gdzie podczas czynności kontrolnych kontrolerzy słyszą czasami groźby, czasami insynuacje, podjęcia określonych działań. To oczywiście jest i dyskomfortową sytuacją, ale niewątpliwie w naszej opinii, w naszej ocenie ma mieć charakter takiego efektu mrożącego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani senator Magdalena Kochan. Pan bardzo dziękuję, panie przewodniczący, ale wobec tego, co mówił przed chwilą pan z dyrektor z Najwyższej Izby Kontroli, muszę państwu przypomnieć, bo się łatwo zapomina, sytuację pana Wojciecha Kwaśniaka, wiceprezesa Komisji Nadzoru Finansowego, który odkrył nieprawidłowości w skokach. 5 miliardów do dzisiaj nie znaleźliśmy. Za wykrycie tej sprawy został prawie śmiertelnie pobity pod swoim domem, bo jako urzędnik państwowy czuł naprawdę obowiązek dbania o finanse państwa, o prawidłowość jego działania. Cudem uniknął śmierci, ale nie uniknął odpowiedzialności przed upolitycznioną prokuraturą. Otóż zamiast nagród, medali, podziękowań, prokuratura wywiozła go w kajdankach z własnego mieszkania z Warszawy do Szczecina, gdzie w sposób karygodny był przesłuchiwany, taki naprawdę upokarzający. Po czym, ponieważ sędzia nie zgodził się na zatrzymanie pana Wojciecha Kwaśniaka, to go wypuszczono z aresztu w Szczecinie i zostawiono samego sobie, a wracaj sobie do Warszawy, jak zechcesz. Przypomnę państwu niedługo potem próbę przejęcia banku za złotówkę. Przypomnę państwu później całą sprawę związaną z mecenasem Romanem Giertychem, którego nawet tajemnicę adwokacką świętość, a podobnie z tajemnicą prokuratorską świętość usiłowano wydrzeć przy użyciu Pegasusa. To, że Pegasus był kupiony w sposób nielegalny z Funduszu Sprawiedliwości, stwierdziła Najwyższa Izba Kontroli. Jaki jest dzisiaj efekt? Anoż mrożący wobec kontrolerów Najwyższej Izby Kontroli. Ja nie bez kozery pytam, dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy? Ja rozumiem troskę Najwyższej Izby Kontroli wynikającą z zakresu ich obowiązków, jej obowiązków. Już kończę, panie przewodniczący. Ale
Naprawdę proszę nas wszystkich o refleksję. Jeśli nie może działać Trybunał Konstytucyjny, bo zasiadają tam sędziowie dublerzy. Jeśli pan prezydent mógł uniewinniać jeszcze nieskazanych, dziś sprawujących władzę naprawdę wyjątkową, bo władzę spraw wewnętrznych i administracji i nad służbami specjalnymi. Jeśli możemy karać za wykrycie afery w Komisji Nadzoru Finansowego, jeśli możemy zastraszać inspektorów Najwyższej Izby Kontroli, jeśli nie spełnia konstytucyjnych powinności marszałek Sejmu, to zadajmy sobie pytanie, w jakim kraju żyjemy i czy na pewno takiego kraju chcemy. Róbmy swoje w Senacie. To, co jest naszym obowiązkiem. Wymagajmy od rządzących przestrzegania prawa i jeszcze raz podkreślam, zgadzając się z wnioskiem pani senator Jolanty Hibner, że nie może się skończyć to posiedzenie trzech komisji wspólnym, no trudno w takim kraju przyszło nam żyć. Nie, tak się to skończyć nie może. Uważam, że trzeba upoważnić komisję, myślę o prezydiach komisji, do wystosowania naprawdę poważnego stanowiska w formie uchwały Senatu Rzeczypospolitej. Dziękuję. Pani przewodnicząca, ja informuję, że jest kworum wszystkich czterech połączonych komisji. Ja przedstawię propozycję, oczywiście przygotowywałem ją teraz w trakcie posiedzenia w ciągu kilku minut, więc jeżeli państwo uznają, że ona odzwierciedla pogląd większości członków połączonych komisji, będziemy ją mogli przyjąć. Jeżeli uznacie, że będziecie chcieli, żeby nad nią jeszcze popracować, to członkowie komisji będą mogli upoważnić prezydium. Za chwilę będę ją prezentował. Teraz oddaję głos panu przewodniczącemu. Dziękuję bardzo. Ja też trochę w kontekście służb specjalnych i Pegasusa, bo rzeczywiście dzisiaj w Polsce wiemy, że służby nabyły ten program do w zasadzie walki z opozycją. Broń, tak. To jest broń, więc używana do walki z terrorystami w Polsce jest używana do walki z opozycją. Pewnie pana prezesa Banasia już w tej samej lidze rządzący zapisali jako kogoś, kto może im zaszkodzić. Natomiast NIK w tej sprawie również może wykonywać dodatkowe kontrole, nie tylko w części dotyczącej samego Pegasusa jako takiego, tylko w ogóle służb specjalnych, nadzoru ze strony pana premiera Morawieckiego, koordynatora służb ministra Kamińskiego, jego zastępcy ministra Wąsika. Czy tego typu kontrole się odbywały? Czy panowie byli zapraszani do składania wyjaśnień? Czy te wyjaśnienia złożyli? Czy w tej sprawie jest raport? Czy ten raport jest dostępny? Czy NIK jest aktywny i czy ewentualnie prowadzenie kontroli w służbach specjalnych, szczególnie w CBA, spotkało się z jakąś obstrukcją i z atakiem na kontrolerów, którzy przeprowadzali te kontrole? Panie prezesie, albo współpracownicy oczywiście. Poproszę o głos radcę, który między innymi też nadzorował tą kontrolę. Bardzo dziękuję, panie senatorze. Tak pokrótce, oczywiście z uwagi na to, że ta kontrola dotyczy informacji niejawnych, taka kontrola została w tym momencie zakończona. Wszystkie wystąpienia pokontrolne zostały wysłane do podmiotów, które kontrolowaliśmy, między innymi do prezesa Rady Ministrów, jako prezesa Rady Ministrów, ale jako również szefa Kolegium Służb Specjalnych, do pana ministra koordynatora, do szefa ABW, CBA, czy szefa również Agencji Wywiadu Wojskowego. Z uwagi na to, że w tym momencie przygotowujemy się do rozstrzygnięcia zastrzeżeń w przedmiotowych kontrolach i te zastrzeżenia będą rozstrzygnięte prawdopodobnie jeszcze w miesiącu lipcu, to po bezpośrednio tych rozstrzygnięciach tutaj pan prezes, no prawdopodobnie oczywiście w warunkach umożliwiających przedstawienie informacji niejawnych, zaprezentuje państwu szerokie ustalenia w tym zakresie, niezwykle bogate wnioski, do których dotarliśmy, ale tak jak mówię, w warunkach umożliwiających przedstawienie tych informacji. Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, w praktyce ja zapisałem kolejne zgłoszenia. W praktyce z uwagi na to, że
syntezą wystąpień pokontrolnych jest informacja o wynikach kontroli. Ona będzie w części oparta, jak się domyślam, o dokumenty oklauzulowane. My jako senatorowie będziemy mieli możliwość dostępu do tego dokumentu, bo pan prezes zapewne go przyśle na ręce marszałka Senatu w trybie zamkniętego posiedzenia, czy lektury w kancelarii tajnej, czy posiedzenia określonej komisji, ale w trybie posiedzenia zamkniętego. Szanowni państwo, jeżeli państwo pozwolą też na kilka uwag. Po pierwsze, kiedy ja czasami słyszę jakąś formę krytyki dotyczącej kontroli, a w zasadzie efektów, wniosków, informacji, ustaleń z tej kontroli, często jest to krytyka personalna, zresztą ta sytuacja się nie zmieniła, ona jest na ogół kierowana w kontekście prezesa, kto by nim nie był i zajmował to stanowisko, to przypominam wszystkim tym, którzy taką krytykę przedstawiają, że kontrolę nie przeprowadza prezes. I to jakby się nie nazywał Jezierski, Kwiatkowski czy Banaś. Kontrolę przeprowadzają kontrolerzy, niezależni, autonomiczni, ustawowo zobowiązani do tego, żeby przedstawiać ustalenia kontrolne zgodnie ze stanem faktycznym i ustawowo umocowani jako osoby niezależne, a osoby, które wykonują funkcję, czy to dyrektora, czy prezesa, sprawują wyłącznie nadzór nad ich pracą. Inna forma rozumienia ich czynności jest naruszeniem ustawy o NIK-u. Ci niezależni, autonomiczni kontrolerzy, nie powiem oczywiście, że znam wszystkich kontrolerów, ale znam tych, z którymi mogłem 6 lat pracować i tych, których znam, a nie mam żadnej wątpliwości, że ta polityka zatrudniania osób profesjonalnych jest kontynuowana. Tych, których znam, reprezentują najwyższy możliwy standard zawodowy, co było wielokrotnie podkreślane upoważnieniem dla Najwyższej Izby Kontroli do przeprowadzenia kontroli czy audytów międzynarodowych instytucji, które to czynności polski NIK wygrywał w postępowaniach kontrolnych, w postępowaniach konkursowych i to wygrywając te konkursy z organami kontroli Niemiec, Francji, Włoch, Stanów Zjednoczonych czy Kanady. I to właśnie polskiemu NIK-owi powierzano realizację tego typu zadań. Po trzecie, kontrolerzy NIK-u przeprowadzają kontrolę nie według własnego wycimisię, tylko według ustawowo opisanych kryteriów legalności, czyli zwracają uwagę, czy organ kontrolowany działa zgodnie z przepisami prawa, gospodarności, czyli czy pieniądze publiczne są wykorzystywane oszczędnie, wydajnie, czy proporcjonalnie do uzyskanych efektów, rzetelności, czyli czy ci, którzy wydają publiczne pieniądze, wypełniali swoje obowiązki z należytą sumiennością, starannością, rzetelnością i ostatni kryterium nikowskie, czyli celowości, czy ten wydatek w ogóle był potrzebny i uzasadniony. To nie jest dowolna kontrola. Ona jest bardzo precyzyjnie ustawą o NIK-u, szczegółowymi wewnętrznymi wytycznymi opisana i kontrolerzy muszą ją przeprowadzać zgodnie z tym ustawowo opisanym kryterium. Ja także przypominam, bo to jest szczególnie niepokojący efekt, którego przez lata naprawdę nie było, że w Polsce mamy przepisy prawa w tym zakresie, które bardzo precyzyjnie w artykule 98 mówią, co to jest utrudnianie kontroli osobie uprawnionej do jej przeprowadzenia, czyli kontrolerowi. To są wszelkie czynności, które polegają na tym, że osobie upoważnionej udaremnia się, utrudnia wykonywanie czynności służbowych, w szczególności przez nieprzedstawienie do kontroli dokumentów lub materiałów, nieinformowanie lub niezgodne z prawem informowanie o wykonywaniu wniosków kontrolnych. I szanowni państwo, tutaj mamy bardzo szerokie orzecznictwo, także Trybunał Konstytucyjny jeszcze w latach 90. zajmował się uprawnieniami kontrolnymi NIK-u. Mamy szeroką analizę komentarzy do ustawy o NIK-u, zresztą to powiem państwu ciekawostkę. Te komentarze były przygotowywane przez różnych przedstawicieli nauk prawnych. Ja zachęcam państwa na przykład do lektury komentarza do ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli i w ogóle komentarza do uprawnień kontrolnych organów, które w Polsce są uprawnione do przeprowadzenia kontroli. Na przykład pani profesor Krystyny Pawłowicz, bardzo ciekawa lektura. I szanowni państwo, co jest jak gdyby istotą tych wszystkich opinii i analiz, że w praktyce penalizowany jest
każde zachowanie, które uniemożliwia nawet rozpoczęcie kontroli, powoduje jego przedłużenie, jest elementem związanym z niewpuszczeniem na teren jednostki kontrolowanej, odmawianiem uczestnictwa w postępowaniu kontrolnym, nieodpowiadaniem na żądanie kontrolerów dotyczących przedstawienia dokumentów i materiałów, które oni uważają za niezbędne do przeprowadzenia kontroli. Ten zapis jest bardzo szeroki i od strony prawnej on naprawdę bardzo precyzyjnie i szczegółowo ochrania możliwość przeprowadzenia czynności kontrolnych przez kontrolerów państwowych. W doktrynie wręcz podkreśla się, że utrudnianie może nastąpić także w sytuacji, w której uprawnionemu podmiotowi uda się zrealizować cel podjętej czynności tylko ze względu na stworzone przeszkody, jego realizacja nawet nastąpiła z opóźnieniem. Czyli nawet praktyka, zresztą częsta, że dokumenty się przekazuje z utrudnianiem, jest rozumiana przez ekspertów w tym zakresie i konstytucjonalistów jako w praktyce realizacja zapisu ustawowego o utrudnianiu kontroli. Kiedy ja słyszę z ust pana dyrektora, że ta sytuacja jest odbierana jako stresująca, jako mrożąca, oddziaływująca na kontrolerów, to oczywiście ona absolutnie nie powinna mieć miejsca. Mając to na uwadze, chciałem państwu zaproponować stanowisko połączonych czterech komisji, które by mogło brzmieć w następujący sposób. Połączone cztery komisje senackie wyrażają najwyższe zaniepokojenie sytuacją, w której w praktyce działania Najwyższej Izby Kontroli dochodzi do sytuacji uniemożliwiających lub utrudniających działalność NIK-u zarówno w sferze organizacyjnej, na przykład poprzez brak powołań członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli czy dyrektora generalnego przez marszałka Sejmu RP, jak i w sferze kontrolnej, na przykład poprzez utrudnianie lub uniemożliwianie kontroli, czego jednym z przykładów jest brak możliwości przeprowadzenia kontroli w spółce Orlen. Jednocześnie komisje widzą potrzebę podjęcia działań wzmacniających autonomię w zakresie zarówno spraw organizacyjnych, jak i kontrolnych Najwyższej Izby Kontroli jako rzeczywiste urzeczywistnienie zasady niezależności konstytucyjnego organu kontroli państwowej, jakim jest Najwyższa Izba Kontroli. Jednocześnie komisje upoważniają prezydia czterech połączonych komisji do kolejnych działań, które by stanowiły formę realizacji powyższej uchwały. Jeżeli państwo się zgodzą oczywiście z takim tekstem uchwały przygotowanym ad hoc, on jest, ja go przedstawiam, będąc otwarty na poprawki w tym zakresie i prosiłbym jeszcze o zabranie głosu jednej osoby, będąc szczególnie poruszonym tą fragmentem wypowiedzi, który mówi, że obecna sytuacja oddziaływuje już na kontrolerów. Jest z nami wieloletni przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Najwyższej Izby Kontroli, pan przewodniczący Tomasz Kaczyński. Ja chciałbym go zapytać, jak z punktu widzenia pracowników NIK-u, a w szczególności kontrolerów, wygląda ta sytuacja, bo my mówimy na pewnym poziomie ogólności, ustrojowym zabezpieczeniu instytucji, praktyki działania prezesa i tych, którzy funkcjonują w organach kontrolnych, a pan przewodniczący będzie nam w stanie powiedzieć, jak tą sytuację widzą ci, którzy stanowią o istocie, są najważniejsi w tej instytucji, czyli zarówno kontrolerzy kontroli państwowej, jak i pracownicy administracyjni i pracownicy wsparcia. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, szanowne panie senator i panowie senatorowie. Chciałem tutaj jeszcze, bardzo dużo czasu poświęcono na element tej utraty niezależności. Ja powiem tak, od wielu, wielu lat bardzo istotnym elementem utraty pewnej niezależności Najwyższej Izby Kontroli jest kwestia ograniczeń finansowych. Zgodnie z Konstytucją i ustawą o NIK-u tak naprawdę proces zatwierdzania budżetu Najwyższej Izby Kontroli powinien wyglądać w ten sposób, że pan prezes przedkłada Kolegium Najwyższej Izby Kontroli pewne oczekiwanie finansowe i pewną wizję,
którą ocenia i weryfikuje kolegium. I następnie tenże projekt budżetu powinien trafiać do budżetu państwa. I w zasadzie jako włączony do budżetu państwa powinien już, wydaje się, być pewnym gwarantem spełnienia oczekiwań Najwyższej Izby Kontroli pod kątem zabezpieczenia finansowego do sprawnego wykonywania swojej roli ustrojowej. Tymczasem co się dzieje w praktyce? Otóż w praktyce dzieje się to, że następuje cały proces weryfikacji tego załącznika przedłożonego przez Kolegium Najwyższej Izby Kontroli przez prezesa, które nie zawsze spełnia te oczekiwania. W efekcie powiem szczerze, pracuję w Najwyższej Izbie Kontroli 27 lat i od 27 lat, od czasów, kiedy pewne ramy organizacyjno-finansowe założył świętej pamięci prezydent i prezes Najwyższej Izby Kontroli pan Lech Kaczyński, mamy do czynienia z obniżaniem rangi społecznej i obniżaniem pewnej niezależności Najwyższej Izby Kontroli poprzez tą weryfikację oczekiwań Najwyższej Izby Kontroli. Wczoraj byłem na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych, gdzie była kwestia, jak to wygląda w praktyce. Powiem w ten sposób, proszę państwa. Składaliśmy sprawozdanie za 2022 rok i nasze wynagrodzenia w Najwyższej Izbie Kontroli wzrosły w 2022 roku, Fundusz Wynagrodzeń, o 3,4%. Podczas gdy inflacja, proszę państwa, wyniosła za 2022 rok 14,4%. I tak jest od wielu, wielu, wielu lat. Niestety, z przykrością muszę to stwierdzić, że ranga pracowników Najwyższej Izby Kontroli z tego powodu od wielu, wielu lat spada. Poczucie misji, którą mamy i jest głównym powodem, dla którego tacy pracownicy jak ja o bardzo wysokim wykształceniu, bardzo wielu moich kolegów pracuje w tej instytucji nadal, bo tak naprawdę robią to kosztem własnych rodzin i bo z tymi kwalifikacjami i umiejętnościami mogliby na rynku znaleźć dużo, dużo lepszą pracę. Proszę państwa, to jest w pewien sposób upokarzające, ale na ten problem prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś zwraca uwagę wielokrotnie. Jeżeli oprócz tego funkcjonalnego charakteru i celu powołania Najwyższej Izby Kontroli zapomnimy o tym aspekcie finansowym i sprawnego funkcjonowania i pozyskiwania ludzi na rynku o najwyższych kwalifikacjach, to będziemy mieli sytuację taką, że będą osoby, które dysponują pieniędzmi publicznymi, oceniane przez osoby o średnich kwalifikacjach albo wręcz słabych. To jest zagrożenie, proszę państwa, dla państwa jako całości. To lustro musi być uczciwe i musi być rzetelne. I tutaj powiem taką może rzecz, o której wszyscy nie wiedzą albo nie zdają sobie sprawy. Niezależność kontrolera to nie jest coś, co polega na tym, że ja sobie sądzę dowolnie o tym, co zobaczyłem na jednostce. Otóż kontroler w ramach procedur NIK-owskich, wewnętrznych, każdą opinię, każde swoje zdanie, które napisał w wystąpieniu pokontrolnym, musi poprzeć bezspornymi dowodami. To nie są opinie na zasadzie lubię, nie lubię. To jest wynik logicznego myślenia, analizy prawnej, analizy sposobu zarządzania, bądź instytucjami, bądź
bądź zarządzania finansami. I te dowody dopiero pozwalają na to, że po weryfikacji takiego projektu przez i obronienia swoistego tego materiału i przejścia procedury odwoławczej, gdzie jednostka kontrolowana jeszcze może wygłaszać swój pogląd, dopiero wtedy mówimy, że NIK przekazał informację społeczeństwu poprzez opublikowanie wystąpienia w BIP-ie czy poprzez sformułowanie informacji o wynikach kontroli. Proszę Państwa, aby to wszystko zrozumieć i pojąć, my musimy być ludźmi o wyjątkowych kwalifikacjach merytorycznych, o wyjątkowym zdolności do słuchania także argumentów osób, które kontrolujemy. To nie jest tak, że nasze efekty naszej pracy, za które jesteśmy powszechnie chwaleni, bo jakoś do tej pory nie słyszałem o tym, żeby ktoś kwestionował nasze ustalenia. To jest właśnie ta dbałość o rzetelność, o uczciwość i o bezstronność. Bezstronność rozumianą nie tylko jako bezstronność polityczną, ale o bezstronność merytoryczną. I to jest warte ochrony. To jest ten warunek, który sprawia, że to lustro, o którym pan prezes Skala wspomniał, musi być jeszcze czyste. Ono musi pokazywać prawdziwą rzeczywistość. Nie taką, która nam się wydaje, tylko taką, jaką ona jest. Mam pełną świadomość, że nasze opinie są czasami do bólu dotkliwe dla tych, których oceniamy. Ale taka jest nasza rola. Nasza rola konstytucyjna. I ludzie, którzy wykonują tą ciężką pracę, ludzie, którzy poświęcają swoje życie rodzinne, którzy wyjeżdżają na kontrolę z dala od swojej rodziny, z Warszawy do Szczecina, albo z Katowic do Warszawy, albo obojętnie gdzie prezes nam poleci, bo takie są obowiązki, którzy nie mogą zwiększać swoich dochodów poprzez dorabianie gdziekolwiek indziej, którzy muszą zachować najwyższe standardy uczciwości. Proszę Państwa, ci ludzie muszą być traktowani przez to państwo, któremu służą w sposób godny. Polityka prowadząca do tego, że nasze wynagrodzenia regularnie spadają od wielu, wielu lat i osiągają poziom coraz niższy, niestety jest drogą prowadzącą do paraliżu Najwyższej Izby Kontroli. Nie jesteśmy w stanie pozyskać fachowców, nie jesteśmy w stanie pozyskać ludzi z doświadczeniem i dorobkiem zawodowym. To jest niezwykle przykre, bo proszę Państwa, gdybym w tej chwili miał podejmować decyzję, czy się zatrudnić w NIK, mając tak jak wtedy, kiedy zaczynałem za sobą MBA, doświadczenie zawodowe w prowadzeniu różnych firm, to bym do tej firmy nie przyszedł. Dlatego, że perspektywy finansowe w tej firmie są słabe dla specjalistów. I to jest największy problem. Jeśli nie wzmocnimy izby finansowo, jeśli nie wrócimy niezależności finansowej ludziom, którzy wykonują tą pracę, to proszę Państwa, będzie to powolny koniec Najwyższej Izby Kontroli. I nie przesadzam mówiąc to. Apelujemy o to wielokrotnie, od wielu lat chodzę do Sejmu, do Senatu, sygnalizuję tą sprawę. Proszę Państwa, to jest problem i bardzo bym prosił Pana Przewodniczącego, żeby tą niezależność finansową, oprócz tych funkcjonalnych, o których i organizacyjnych, których mowa była, uwzględnić w tej uchwale Senatu.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, dziękuję za głos. Rozumiem to rozgoryczenie, bo jest rzeczą oczywistą, że ten, który kontroluje, powinien być niezależny finansowo i zarabiać w taki sposób, żeby być niepodatnym na jakiekolwiek pokusy. A kontrolujecie także spółki Skarbu Państwa, w którym czasami dochodzi do kuriozalnie wysokich wynagrodzeń w kontekście kompetencji i umiejętności osób, które te wynagrodzenia odbierają. Oczywiście te słowa padają w Izbie, która w ostatnich latach co roku przy okazji pracy nad budżetem państwa zgłasza poprawkę, osobiście ją zgłaszam, ale będąc upoważnionym przez koleżanki i kolegów z demokratycznej większości senackiej, która za każdym razem zwiększa budżet Najwyższej Izby Kontroli, bo my mamy tą wiedzę i wiemy, jak od początku były konstruowane budżety państwa, także od nowelizacji ustawy o NIK-u, czyli przez ówczesnego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Lecha Kaczyńskiego, i z tą filozofią także autonomii budżetowej i wynagrodzeń dla pracowników NIK-u, które gwarantują pozyskiwania najlepszych ludzi, których później kontrolują wydatki publiczne i przecież decyzje NIK-u. Ja przywołam jedną, kontrolę Autostrady Wielkopolskiej, która udowodniła, że spółka zarządzająca Autostradą Wielkopolską oszukała Skarb Państwa, zawyżając potoki pasażerskie. W wyniku kontroli NIK-u Skarb Państwa odzyskał ponad 1 100 000 000 zł, a my mówimy o tylko jednej kontroli. I ja mogę zadeklarować, że tak jak do tej pory w Senacie te postulaty uzasadnione Najwyższej Izby Kontroli zawsze padały na podatny grunt. I przychodzi mi tylko powiedzieć, że nie rozumiem, dlaczego w Sejmie posłowie Prawa i Sprawiedliwości odrzucali te poprawki do budżetu państwa, bo się z tym po prostu nie zgadzam, bo zarówno w wymiarze praktyki działania NIK-u, jak i systemowej autonomii organów kontroli, która jest zapisana także w deklaracji z Limy, jest to naruszenie tych zasad. Teraz w kolejności zgłoszeń pan senator Jerzy Czerwiński, później pan senator Stanisław Gogacz. Szanowni Państwo Przewodniczący, Wysokiej Komisji, szanowni goście. Mieliśmy tutaj jednostronny przykład prezentacji poglądów, które nie odzwierciedlają całości, złożoności problemu. Może rozpocznijmy od konstytucji, bo było tutaj powoływanie wcześniej na konstytucję. Artykuł 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Senat jest organem władzy publicznej, więc powinien także się do tego artykułu stosować. Cóż mówi dalej Konstytucja na temat stosunku Senatu do Najwyższej Izby Kontroli? Artykuł 202, ustęp 2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi. Tylko Sejmowi. W szczególności nie podlega Senatowi. Więc Senat, taka dyskusja, jeśli tutaj, jaka była tutaj prowadzona, być może miałaby sens, ale w jednym z organów sejmowych, a mianowicie przed jednym z organów sejmowych, mianowicie przed Komisją Kontroli Państwowej. Bo temuż Sejmowi Senat podlega. Pytanie, po co jest ta dyskusja teraz na początku kampanii wyborczej? Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o tak naprawdę rozpoczęcie kampanii wyborczej także tutaj w Senacie. Bo Senat nie ma, i to zresztą zostało tutaj to powiedziane, żadnych kompetencji w stosunku do Najwyższej Izby Kontroli. Proszę przeczytać tekst naszej przysięgi. Zaś oczywiście można o tym dyskutować, ale na pewnym poziomie prawdy. Co może Sejm w stosunku do Najwyższej Izby Kontroli, która jest oczywiście organem kontroli państwowej naczelnym, ale podległym Sejmowi. Polecam Państwu pismo z 15 czerwca, które żeście sami dostarczyli w tym zbiorze.
autorstwa pani marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z 15 czerwca 2022 roku, którym są wyszczególnione prerogatywy Sejmu w zakresie podległości Najwyższej Izby Kontroli właśnie Sejmowi. Ale w tym piśmie są też fragmenty, które mówią wprost o bezprecedensowych krokach zmierzających do wywarcia nacisku na marszałka Sejmu, polegających na próbach objęcia czynnościami kontrolnymi jego działalności jako posła na Sejm. Przez nich właśnie. Ja nie wiem, czy Senat, czy organy Senatu powinny wchodzić w spór pomiędzy Sejmem, któremu podległa jest Najwyższa Izba Kontroli i tejże Izby Kontroli. Co do sensu podejmowania uchwały, oczywiście Senat może się wypowiedzieć na dowolny temat. Tylko że to nie będzie wypowiedź Senatu, to będzie wypowiedź czterech komisji. O ile mogę zrozumieć, że te cztery... Zastanawiałem się nad składem tych komisji. Komisja Ustawodawcza z definicji. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oczywiście. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji także. Ale co tu robi komisja w sumie resortowa? Komisja nadzwyczajna, nawiasem mówiąc, do spraw klimatu. To chciałbym gościom wyjaśnić. Członkami tej komisji nadzwyczajnej są tylko senatorowie należący do większości, która w Senacie rządzi. Chodziło o to, żeby zapewnić prawdziwą i niezatapialną większość podczas głosowania. Proszę Państwa, to, co zostało wypowiedziane na tej sali, będzie także przekazane publicznie. I ja mam nadzieję, że nasi obywatele sami wyrobią sobie opinię na temat tego, jak są upolityczniane niektóre organy, łącznie z organami Senatu Rzeczpospolitej i jak przeprowadzana jest systematycznie próba, no nazwę to wprost, anarchizacji państwa. Bo zadaję na samym końcu proste pytanie. Jeśli jest rzeczywisty spór pomiędzy Najwyższą Izbą Kontroli i Sejmem, nasza konstytucja taki przypadek przewiduje. Artykuł 189. Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy centralnymi, konstytucyjnymi organami państwa. I co jako ciekawostkę podam, artykuł 192. W sprawach, o których wcześniej zacytowałem, z odpowiednim wnioskiem może wystąpić również prezes Najwyższej Izby Kontroli. Jestem ciekawy, czy prezes Najwyższej Izby Kontroli tutaj w tych przedstawionych sprawach wystąpił do Trybunału Konstytucyjnego, czy też występuje do Senatu, w którym większość ma opozycja w stosunku do Sejmu. Dziękuję. Szanowni Państwo, jest pewnie wstydliwą sprawą, ale trzeba o tym powiedzieć, że w Polsce Trybunał Konstytucyjny nie realizuje swoich obowiązków. Od wielu tygodni nie jest w stanie się zebrać w podstawowych sprawach, na przykład związanych z oceną jednej z ustaw, której decyzja w tym zakresie ma odblokować pieniądze z Krajowego Programu Odbudowy i z Nowej Perspektywy Budżetowej. Mówimy o ponad 700 miliardach złotych i to ciało nie jest się w stanie w tej sprawie zebrać, dlatego że jest niszczone wewnętrznymi sporami politycznymi i żenującym sporem o to, czy obecna osoba, która mówi, że jest prezesem tej instytucji, ma prawo mówić o sobie prezes, bo wiceprezes tej instytucji mówi, że pani prezes nie ma prawa nazywać się prezesem. Wiem, że brzmi to groteskowo. Dzisiaj ta groteska dotyczy najważniejszego organu w zakresie
rozstrzygania spraw co do sporów konstytucyjnych między organami czy konstytucyjności ustawy. My dzisiaj wiemy, obywatel polski o tym wie, że w praktyce nie mamy Trybunału Konstytucyjnego, który byłby w stanie jakikolwiek spór rozstrzygnąć, bo w jedynej sprawie, w której od wielu tygodni ten Trybunał się zebrał, to żeby przyklepać prawo łaski do osoby, które nie były nawet skazane prawomocnym wyrokiem, za to są ministrami w obecnym rządzie. I skazać na cierpienia polskie kobiety. I oczywiście jest fałszem i obłudą mówienie, że ten Trybunał jest w stanie jakikolwiek spór konstytucyjny między organami państwa rozstrzygnąć. Ale trzeba o tym mówić wprost, bo to są polityczne argumenty, które nie mają nic wspólnego z prawdą i musi to dotrzeć także do tych, którzy dzisiaj słuchają i oglądają połączone posiedzenie czterech komisji. Pan senator Gogecz. Jeszcze zdanie, panie przewodniczący, a propos obecności Komisji Nadzwyczajnej do spraw klimatu. My jakiś czas temu, panie senatorze, byliśmy współautorami uchwał po kilku, chyba pięciu, połączonych posiedzeniu pięciu połączonych komisji w sprawie między innymi Orlenu. Nas bardzo interesują wyniki tej kontroli. Pana może nie. Nas, senatorów tej komisji, bardzo interesują. I my mamy informację medialną, że do spółki Skarbu Państwa, w której po połączeniu, przypomnę, Skarb Państwa miał ponad 50% akcji, nie zostali wpuszczeni kontrolerzy. To jest oburzające i to jest delikatne słowo. I jako członkowie tej komisji chcemy uczestniczyć w dyskusji z panem prezesem i odpytać, jakie są choćby wyniki tej kontroli. Dlaczego nie zostali wpuszczeni? Jeżeli pana to oburza, to ja powtórzę tylko za panią senator Kochan. Ja pamiętam ślubowanie, rotę ślubowania, jaką składaliśmy jako senatorowie. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, pan senator Gogacz, później pan senator Borowski, będę państwa do jednej rzeczy przekonywał, żebyśmy już podsumowywali dyskusję, bo za chwilę mamy komisję, część spośród osób uczestniczących ma komisję samorządu terytorialnego. Bardzo proszę, dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję, panie przewodniczący. Odnośnie kontroli, Najwyższej Izby Kontroli w PKN Orlen, w związku z tym, że struktura akcjonariatu, jeżeli chodzi o PKN Orlen, procentowo przedstawia się w ten sposób, że 49,9% na dzień dzisiejszy akcji to są akcje Skarbu Państwa. Mam pytanie do pana prezesa, jeżeli chodzi o artykuł 203 Konstytucji, który ustęp 3, punkt 3, który mówi o tym, że no, można, Najwyższa Izba Kontroli może przeprowadzać kontrolę w podmiotach państwowych w zakresie, w jakim wykorzystywany jest, dokładnie rzecz ujmując, majątek lub środki państwowe. I mam pytanie do pana prezesa, do państwa, którzy reprezentujecie Najwyższą Izbę Kontroli. Czy pod względem technicznym, pod względem fizycznym, nawet merytorycznym jest możliwość, żeby wydzielić z tej, akurat mówimy o PKN Orlen, ale też możemy mówić też o innych spółkach, jest możliwość wydzielenia tej części, co do której państwo macie prawo dokonać kontroli. Czy to nie jest w istocie tak, że zakres, o którym jest mowa w Konstytucji, że wykorzystanie tego zakresu jest to kontrola w tym momencie nie tego zakresu PKN Orlen, tylko jest to kontrola całej spółki PKN Orlen, a przecież nie ma zapisów mówiących o tym, że państwo macie prawo kontrolować podmioty niepubliczne, czy też tą część danej spółki, która zawiera w sobie ten zakres nie podmiotu państwowego, tylko podmiotu niepublicznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan prezes lub osoba upoważniona, później pan marszałek Borowski. Panie senatorze, no jak się powołam tutaj na pewną praktykę i przykład. Poprzednio nie było żadnego problemu z kontrolą tej spółki. No wręcz odwrotnie, była sytuacja nawet taka, że na ich wniosek Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę. Ale żeby stwierdzić to, o czym pan mówi, no to trzeba by rzeczywiście wejść na tę kontrolę, a że nie dostaliśmy tutaj możliwości, to nie jesteśmy w stanie
tego ustalić, więc musimy po prostu nadal czekać i podejmować takie działania między innymi jak dzisiaj, żeby doprowadzić do sytuacji, aby ci nasi kontrolerzy mogli wypełniać normalnie swoje konstytucyjne i ustawowe obowiązki. Pan marszałek Marek Borowski. Dziękuję bardzo. Ja chciałem się odnieść tutaj do argumentów, które przytoczył, wypowiedział pan senator Czerwiński. No, ponieważ dyskutujemy tutaj o sytuacji, ale także dyskutujemy o aspektach prawnych, o tym, co do kogo należy, co kto może. I tezy, które pan senator Czerwiński postawił, jeżeli by nie zostały jakoś zweryfikowane, no to można by zakwestionować w ogóle znaczną część naszej dyskusji. To są dwie tezy, przy czym jedna z nich jest dość często wymieniana tutaj przez pana senatora i przez niektórych innych senatorów Prawa i Sprawiedliwości, mianowicie dotyczy tego, czym Senat ma się zajmować, a czym ma się nie zajmować. Co do niego należy, a co nie należy. Otóż to już było wielokrotnie przedmiotem tutaj naszych dyskusji i wyjaśnień, że Senat jest częścią parlamentu, a parlament zajmuje się wszystkim. Wszystkim, co się dzieje w kraju. I jeżeli dzieją się rzeczy niedobre, budzące sprzeciw, rzutujące na funkcjonowanie państwa, to podobnie jak Sejm, to i Senat może się taką sprawą zająć. Jeżeli coś źle się dzieje, na przykład w gospodarce, w edukacji, w kulturze, w zdrowiu, no jakąkolwiek dziedzinę nie weźmiemy, to Senat może odbyć nad tym debatę, może zaprosić ekspertów i może wypowiedzieć swój pogląd. To, czy ten pogląd będzie uwzględniony przez decydentów, czy nie będzie uwzględniony, to jest inna sprawa. Rzeczywiście Senat nie ma tutaj możliwości decyzyjnych. Senat na przykład mógłby, Sejm przykładowo, mógłby, patrząc na to, co się dzieje w stosunkach między Najwyższą Izbą Kontrolą a panią marszałek, mógłby na przykład podjąć decyzję o najpierw przyjąć uchwałę, a gdyby marszałek jej nie realizował, mógłby podjąć decyzję o odwołaniu marszałka. Zgoda. Senat tego nie może zrobić, ale może wyrazić swoje stanowisko. A czy źle się dzieje? No źle się dzieje, bo jeżeli Najwyższa Izba Kontroli nie może wykonywać kontroli, nie może normalnie funkcjonować, ponieważ nie obsadza się członków kolegium i to mimo wielokrotnych prób, czyli nie jest to sytuacja, która może się zdarzyć, że oto prezes Najwyższej Izby Kontroli zgłasza jakiegoś kandydata, no ten kandydat nie odpowiada marszałkowi. Takie rzeczy się zdarzają. Ale jeżeli zgłasza 40 kandydatów i żaden nie odpowiada marszałkowi, no to rzecz nie polega na tym, że są to wszystko źli kandydaci, tylko mamy do czynienia z obstrukcją. I to jest kwestia pierwsza, także Senat może się tym zająć. Druga sprawa, bardziej powiedziałbym precyzyjna, którą podniósł pan senator Czerwiński, to kwestia wykorzystania Trybunału Konstytucyjnego. No, pan przewodniczący Kwiatkowski zajął się innym aspektem sprawy, mianowicie czy ten Trybunał to w ogóle jest Trybunał i czy on jest w stanie w ogóle coś takiego rozstrzygnąć, biorąc pod uwagę problemy wewnętrzne, jakie posiada. Ale ja chcę powiedzieć o czym innym, mianowicie o tym, że artykuł Konstytucji, na który powołał się pan senator Czerwiński, który mówi o tym, że spory kompetencyjne między organami państwa rozstrzyga Trybunał Konstytucyjny, tu nie ma zastosowania, ponieważ tu nie chodzi o żaden spór kompetencyjny. Ja w ogóle nie bardzo widzę pole do sporu kompetencyjnego między Najwyższą Izbą Kontroli a marszałkiem albo Sejmem. Sejm podejmuje inne, zupełnie w innym obszarze działa, Najwyższa Izba Kontroli w innym. Ten przepis został wstawiony do Konstytucji, ja wiem co mówię, bo powtarzam to zawsze z pewną satysfakcją, że na 560 parlamentarzystów obecnych jest tylko jeden
który zasiada w Komisji Konstytucyjnej i wie, o czym mówi, to jestem ja akurat. I w związku z tym uprzejmie informuję, że na przykład sporem kompetencyjnym było to, kto ma jakie uprawnienia w dziedzinie polityki zagranicznej, gdzie jak wiadomo Konstytucja nadaje pewne uprawnienia prezydentowi i Radzie Ministrów. No i dochodziło w przeszłości do sporów w konkretnych sprawach, czy o tym powinien decydować prezydent, czy o tym powinna decydować Rada Ministrów. Tu oczywiście jak najbardziej Trybunał się wypowiadał. Natomiast tutaj nie ma w ogóle takiego pola. Tu jest sytuacja taka, że pani marszałek nie wykonuje swoich obowiązków. To jaki to jest spór kompetencyjny? Więc również i ten argument pana senatora Czerwińskiego należy oddalić. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeśli można, ad vocem dosłownie jedno zdanie, bardzo bo ja proszę. Krótko się wypowiadałem. Proszę Państwa, oprócz Konstytucji oczywiście jest też ustawa o Najwyższej Izbie Kontroli. Tam słowo Senat występuje tylko w dwóch aspektach. Mianowicie jako zbitka Kancelaria Senatu, jako podmiot, który może być kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz w aspekcie zatwierdzania czy też zgody Senatu in gremio na powołanego przez Sejm prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Tylko tyle i aż tyle. Reszta oczywiście jest możliwa. Możemy porozmawiać na bardzo różne tematy. Została jeszcze druga zasada dynamiki Newtona i tak dalej. Proszę Państwa, o to właśnie chodzi. Mamy debatować w granicach i na podstawie prawa. Żadne prawo nie daje nam żadnych możliwości do tego, żeby w sposób inicjujący, decyzyjny lub kontrolny w jakikolwiek sposób wpływać poza tymi dwoma zakresami na działalność Najwyższej Izby Kontroli. Szanowni Państwo, sprostuję jedną informację. Absolutnie ustawodawca w ustawie zasadniczej, czyli w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, świadomie zapisał kompetencje Senatu w kontekście Najwyższej Izby Kontroli. Nie przypadkiem artykuł 205 Konstytucji stanowi, że prezes Najwyższej Izby Kontroli jest powoływany przez Sejm, ale za zgodą Senatu. Zgoda Senatu jest bezwzględnym warunkiem powołania na funkcję prezesa NIK-u. Nie ma mocniej zapisanej kompetencji jak kompetencja władcza w kontekście powołania szefa dowolnego konstytucyjnego organu. I ten zapis Konstytucji jednoznacznie rozstrzyga, jaka była intencja ustawodawcy. Nie było nią separacja pomiędzy drugą izbą polskiego parlamentu, czyli Senatem, a Najwyższą Izbą Kontroli. I mając to na uwadze, przedstawiam Państwu także po konsultacjach z niektórymi państwami senatorów, którzy proponowali pewne modyfikacje treści uchwały w brzmieniu następującym. Połączone cztery komisje senackie wyrażają najwyższe zaniepokojenie sytuacją, w której w praktyce działania Najwyższej Izby Kontroli uniemożliwia się lub utrudnia działanie NIK-u zarówno w sferze organizacyjnej, między innymi przez brak powołania członków Kolegium NIK-u i dyrektora generalnego NIK przez marszałka Sejmu RP, jak i w sferze kontrolnej, na przykład poprzez utrudnianie lub uniemożliwianie kontroli, czego przykładem jest uniemożliwienie kontroli w spółce Skarbu Państwa Orlen. Jednocześnie komisje upoważniają prezydium połączonych komisji do podjęcia działań w zakresie kompetencji przypisanych Senatowi i jego organom, komisje są organami Senatu oczywiście, do podjęcia stosownych działań wynikających z obecnej sytuacji związanej z Najwyższą Izbą Kontroli. Kto z pań, panów senatorów jest za przyjęciem tej uchwały czterech połączonych komisji? Proszę o podniesienie ręki. 7 osób na sali jest za. Kto jest przeciwny? 3 osoby na sali głosują sprzeciw. Kto się wstrzymał? Nie ma głosów wstrzymujących. Proszę o zakończenie głosowania zdalnego i podanie zbiorczych wyników głosowania.
15 głosów za, 5 głosów sprzeciwu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta wymaganą większością połączonych komisji. Tym samym wyczerpaliśmy porządek połączonych komisji. Chciałbym bardzo ciepło, bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom połączonych komisji, w szczególności przewodniczącemu Europejskiej Organizacji Izb Kontroli, panu prezesowi Mirosławowi Kali, prezesowi Najwyższej Izby Kontroli, panu Marianowi Banasiowi, współpracownikom, którzy panom towarzyszyli, szefowi Komitetu Doradczego przy Marszałku Senatu, wszystkim paniom, panom, senatorom i wszystkim uczestnikom połączonych komisji. Bardzo ciepło i serdecznie państwu dziękuję i zamykamy połączone komisje jako prezydia połączonych komisji dzisiejsze posiedzenie. Dziękuję państwu serdecznie. Dziękujemy. A macie kolejne?